Ultra to dopiero przyszły rok, ale może śmiesznie wyglądać, bo ma aparaty tak, jakby im się rozsypały po prostu na tylnej ściance. Mają, słuchajcie, klawisz fotograficzny w stylu iPhone'a 16, który z tego, co widziałem, działa w bardzo podobny sposób, też jest do miziania. Cześć, cześć, witamy TikToka, witamy widzów na YouTubie, witamy słuchaczy. Dziś spotykamy się po takim dosyć, w sumie wydawałoby się spokojnym tygodniu, ale jednak trochę się zadziało i trochę dosyć, moim zdaniem, istotnych rzeczy się zadziało, bowiem między innymi poznaliśmy procesor, który zobaczymy we wszystkich, myślę, albo w ogromnej większości nadchodzących przyszłorocznych flagowców. Nie we wszystkich, ale to o tym za chwilkę. Natomiast jest to mocarz. Akurat nawet chwilę temu pojawiła się informacja, że Qualcomm też może i też wykręcił trzy bańki w AnTuTu ten procesor na pokładzie nowego nadchodzącego IQ13. Także mamy już dwa procesory przekraczające magiczną barierę 3 milionów punktów w popularnym benchmarku. Pierwszy to jest oczywiście MediaTek Dimensity 9400. No i te dwa procki będą, myślę, konkurować w przyszłym roku, przynajmniej do końca lata, we flagowym segmencie rynku smartfonów, przy czym myślę, że no, większość producentów jednak postawi na Snapdragony. No, chyba że się okaże, że mają jakiś problem, a to też jest możliwe. Ja byłbym bardzo szczęśliwy. Co prawda nie wierzę w benchmarki, ale benchmarki dają ogólne pojęcie o tym mniej więcej, jak to działa. Natomiast takie AnTuTu na przykład nie mierzy temperatury urządzenia podczas benchmarku. Podaje jaki na koniec. Tak? Tak, na dole podaje wzrost temperatury. Co prawda, o ile dobrze pamiętam, podaje temperaturę mierzoną czujnikiem. Tak, czujnikiem telefonu. Procentowy wzrost podaje też na wykresie. Także już jakieś pojęcie możemy mieć, chociaż tak naprawdę no, to jest tylko cyferka. Pokazuje nam moc procesora szczytową. Natomiast. Tak. Mamy również pojęcie o tym, że można przygotować urządzenie tak, żeby podczas benchmarku wykręcało i się nie grzało, przynajmniej nie zbyt mocno. Dokładnie tak, natomiast implementacja w urządzeniach to jest jednak zupełnie inna para kaloszy. Inna para kaloszy, a tak naprawdę większe pojęcie o tym, co telefon może, to dają też stres testy, które pokazują, no jak się telefon zachowuje przy dłuższym obciążeniu, bo przez chwilę może wejść na wysokie obroty, a potem zrobić trach, ale może być też telefon, który ma może nie najwyższą wydajność, ale za to równą, bez względu na to, czy jest ciepły, czy zimny. I stąd też to jaranko wynikami AnTuTu z jednej strony no trochę bawi, ale z drugiej no pokazuje, tak, ten procesor jest mocny, no tylko pytanie, co on robi później, jak się nagrzeje. To znaczy, poczekamy na pierwszy stres test. Tutaj nie bardzo można dojść do jakichś sensownych wniosków, nie mając implementacji tego procesora w konkretnych układach, w konkretnych smartfonach. Natomiast we mnie jakby pewien niepokój budzi to, że Qualcomm postawił jednak na AI. Wszyscy pod niebiosa w ogóle wychwalają, że AI teraz będzie w ogóle robiło wszystko i posmyra nas w miejscach, do których nie sięgamy. Natomiast ja się troszeczkę boję, dlatego że różne silniki AI korzystają jednak bardzo mocno z zasobów urządzenia. Korzystają z RAM-u, korzystają z mocy przerobowej karty graficznej. Tutaj prawdopodobnie oczywiście będą korzystały również z rdzeni procesora dodatkowo i prawdopodobnie również z RAM-u telefonu. Ja jestem po prostu bardzo ciekaw, jak się taki i smartfon będzie grzał, bo już są zapowiadane na przykład takie zabawki, że takie, które są znane z AI-ów, tym, którzy z nich korzystają na co dzień graficznych, że będzie sobie można narysować takiego hipka z patyczków, a to zrobi postać, tak? Że pieska szkic będzie można, a to zrobi piesko koker z paniela z rudą sierścią i z długim ogonem. I to są bardzo fajne rzeczy. Mówię, ja się akurat nimi na co dzień bawię. Zastanawiam się natomiast, jak to będzie żyłowało telefon. Bardzo fajną rzeczą jest oczywiście
wspomaganie komunikacji GSM dodatkowymi interfejsami, tymi lokalnymi. Łączność, która ma być utrzymywana, jeżeli gdzieś w okolicy mamy Wi-Fi czy nawet Bluetootha, pomimo tego, że nie wiem, schodzimy na przykład do garażu podziemnego albo gdzieś się chowamy za jakimiś ścianami betonowymi i to ma wspomagać taką komunikację związaną z danymi i komunikację związaną z rozmowami głosowymi. To są bardzo fajne rzeczy, które już jakby funkcjonują, niemniej tutaj mocniejszy procesor i troszeczkę mocniejsze AI sugerują, że ta podstawowa taka funkcja smartfona, z którą mamy do czynienia na co dzień, czyli wymiana danych i rozmowy głosowe, no być może ulegną poprawie. To jest bardzo fajne. Wzrośnie oczywiście moc obliczeniowa, wzrośnie maksymalne taktowanie zegara, tego głównego rdzenia. No dokładnie. To jest dla tych, którzy lubią cyferki, to trochę tak jak z tymi benchmarkami. Natomiast jeżeli chodzi o globalną wydajność, nie dowiemy się zbyt wiele, zanim tego smartfona jednego czy drugiego nie weźmiemy do ręki i zanim się rzeczywiście nie przeprowadzi jakichś sensownych testów i zanim się własnoręcznie nie zobaczy, jak ten procesor po prostu przy danych zastosowaniach się sprawuje. Sam jestem, powiem szczerze, ciekaw, bo jak usłyszałem najpierw plotki o Extreme Edition Snapdragonie 8, a później właśnie o Elicie, to sobie pomyślałem, aha, producenci procesora zwariowali po prostu, tak? I zamiast dorzucać rzeczywiście prawdziwe opcje wydajnościowe, dorzucają nowe nazwy i to jest takie dosyć zabawne. Niemniej no, wygląda po tym, jak rzeczywiście Qualcomm udostępnił już dane tego Snapdragona 8 Elite, że tam się rzeczywiście troszeczkę jednak pozmieniało. Tak, no oni obiecują, bo to jest już no, najnowsza bieżąca litografia 3 nanometry. Oni obiecują, że będzie o 27% oszczędniejszy i o 45% wydajniejszy niż Gen 3. No bo to jest tak naprawdę następca Gena 3, tylko że już przestali nazywać Snapdragon 8 którejś tam generacji, tylko jest Elite. No zobaczymy, co będzie kolejne. Czy wrócą do numerków i na przykład będzie Gen 5, czy nie, bo możliwe, że nie wiem, może czwórkę pominęli ze względu na Azję. Trudno mi jest powiedzieć, ale jest to bardzo prawdopodobne, nie? Tak, w zasadzie jest, jako że azjatyccy producenci smartfonów to jest w końcu potęga. Jednym z głównych odbiorców, nie? Przejmowanie się czwórką wchodzi to jak najbardziej w grę. Jeżeli nas ktoś ogląda w tej chwili, bo widzę, że cisza na czacie straszna jest. No bo ale jeżeli 11 osób ogląda na tą chwilę. Jeżeli nas ktoś ogląda, a przypadkiem nie wie, dlaczego ta czwórka, to już tłumaczę, że czwórka w językach wschodnich wymawia się ją tak jak śmierć. W związku z tym jest uważana za złą wróżbę, jest odpowiednikiem europejskiej trzynastki na przykład, tak? Która jest uważana za pechową liczbę. I no, oni mają tak z czwórką, co jest dosyć niewygodne, powiem szczerze, w bardzo wielu zastosowaniach. I w japońskim, i w chińskim, i w koreańskim. Niemniej jest jak jest, tak? No najgorzej, wiesz, jak hotel nie ma czwartego piętra. Dzień dobry, wreszcie ktoś się odezwał, się dopomniałem i się ktoś wreszcie odezwał. Cześć Tomek, cześć Bruno. No cześć, witamy chłopaki. Wracając, bo Jacek mówił o taktowaniu, to właśnie też dla tych, co lubią cyferki, to są w ogóle nowe rdzenie Orion się nazywają. I główne dwa mają aż 4,32 giga taktowanie zegara. Potem mamy, słuchajcie, 6 rdzeni też z taktowaniem 3,53. No to teraz patrzcie, rdzenie główne, czyli nazwijmy te do roboty, mają już dobrze ponad 3 giga taktowanie. No i na koniec oczywiście mamy jeszcze grafikę, ale nie podali jakiego typu, no to jest Adreno, ale nie podali, ma być o 40% wydajniejsza, a sztuczną inteligencją zajmuje się osobny koprocesor Hexagon. Oczywiście wspierane są najszybsze z dostępnych obecnie pamięci, czyli te LPDDR5X, tam one się nazywały Ultra czy Plus, czy jakoś tak.
105 i 3 GHz z wymiana, także to jest rzeczywiście kawał mocy. Tak, modem jest już znany, bo to jest X80. Jest Snapdragon Sound, wsparcie dla Wi-Fi 7, no i w zasadzie ja przypomnę tylko, że X80 oferuje teoretyczne pobieranie na poziomie 10 gigabitów na sekundę. No, dokładnie. No i już się oczywiście wysypały pierwsze smartfony, pierwsze smartfony, informacje o pierwszych smartfonach. No i tu Xiaomi powiedziało, że chce być jako pierwsze z 15-kami, co oznacza, że 15-ki muszą być na dniach dosłownie, bowiem z końcem miesiąca pojawi się IQ, o którym już wspomniałem na początku wejścia naszego. I skoro Xiaomi rzeczywiście, tak jak pan prezes powiedział, chce być pierwsze, no to musi wyprzedzić IQ, które jest tam 30 bodajże października, czy 30, nie, czy 30. No i właśnie to IQ stało się dziś drugim telefonem, który przekroczył 3 banki WanTuTu, bo w sumie od tego zaczęliśmy i od tego wyszliśmy. Xiaomi 15 Ultra nie zadebiutuje wraz z 15-kami, bo najpierw zobaczymy 15 i 15 Pro. Ultra to dopiero przyszły rok, ale może śmiesznie wyglądać, bo ma aparaty tak, jakby im się rozsypały po prostu na tylnej ściance, ale to nie bez powodu, bo po prostu moduł tele jest, teleperyskopowy jest ogromny. Ultra ma okrągłą wyspę z aparatami. Poniżej jakby średnicy tej poziomej są 3 aparaty. Jeden z nich wygląda na dodatkowy tele, plus prawdopodobnie główny i szerokokątny. Natomiast powyżej kompletnie asymetrycznie jest umieszczony 4 peryskopowy po prawej stronie wyspy. Na górze mamy 2 diody doświetlające. Nie widzę, chociaż na dole jest coś, co wygląda jak prawdopodobnie laserowe ustawianie ostrości autofokusa, w związku z tym pewnie jest. Natomiast 15 i 15 Pro wyglądają już stosunkowo normalnie, to jest bliska kwadratowi ta wyspa z aparatami, z czterema, przepraszam, w jednym wypadku, nie, chyba z 3 aparatami, przepraszam, umieszczonymi tak jak kuchenka po prostu, w tym związku z tym tutaj nie ma żadnych tych, natomiast Ultra rzeczywiście wygląda przedziwnie. Ultra wygląda tak, ale no zawsze tak było, że Ultra wyglądała inaczej, natomiast no bo mieliśmy, a to miała dodatkowy wyświetlaczek, a to w zeszłym roku właśnie już tą ogromną wyspę. Natomiast Ultra zawsze dołącza później, więc Ultra zobaczymy w przyszłym roku, natomiast chińska premiera 15 od Xiaomi, myślę, że jeżeli nie w niedzielę, to zaraz w nadchodzącym tygodniu. No na i pewno jest jeszcze pierwszy. I jest jeszcze w GT7 Pro, który też ma mieć 8 Elite, który pokazali ostatnio we wszystkich kolorach. To chętnie bym pokazał, bo przygotowałem się dzisiaj z tego nawet, ale najwyraźniej na TikToku się nie bardzo da pokazywać. Musimy coś wymyśleć, żeby się ładnie dało to na TikToku opracowywać. Jeszcze oczywiście OnePlus 13 będzie z tym procesorem, Honor Magic 7 będzie z tym procesorem, ale ten to dopiero myślę, że na MWC zobaczymy globalnie. No i ROGFone, tak? Nadchodzi nowy ROGFone. Właśnie dziś wypłynęła już praktycznie jego cała specyfikacja, ale oczywiście nieoficjalna, więc tylko Was zachęcam do przejrzenia, bo o ROGFone nie powiem, jak będzie premiera. Ona też już niedługo. I jeszcze nowa Nubia. Nowa Nubia, flagowiec, czyli następca ze 60, no ale to też jeszcze trochę na to akurat musimy poczekać. Bo i pewnie Red Magic'i nowe też dostaną te procesory, tak jak zwykle, ale to znowu przyszły rok już. No i chyba przejdziemy do premier, zdaje mi się. Chyba przejdźmy do tego, co jest już tu i teraz i w tym roku. I no cóż, długo wyczekiwane smartfony Garoppo, Oppo Find X8 i Find X8 Pro w towarzystwie fajnego tabletu. Poco też będzie pewnie z tym prockiem, ale nie w tej chwili. Na pewno nie w pierwszym rzucie. Ale wracamy teraz do Oppo, bo telefony no, dosyć podobne do siebie. Jeden z plaskatym wyświetlaczem, drugi troszeczkę zaokrąglonym, ale minimalnie. Fajną metalową rameczką, no i co je wyróżnia, bo tak naprawdę, dobra, specyfikacją, można napchać topowe klocki i no jak się wysilicie, to sobie sami byście taką kompletację złożyli w głowie. Natomiast co faktycznie wyróżnia te telefony, to to, że mają Oppo, alert slider taki jak OnePlusy, czyli suwaczek do wyciszania powiadomień dwupołożeniowy.
czyli albo wyciszamy do wibracji, albo całkiem, mają, słuchajcie, klawisz fotograficzny w stylu iPhone'a 16, który z tego, co widziałem, działa w bardzo podobny sposób, też jest do miziania. No i trzecia rzecz, oczywiście imitacja dynamicznej wyspy wokół aparatu, ale czwarta, ja tu się śmiałem troszeczkę, że skoro tak mocno poszli w rozwiązania, które wcześniej wylansowało Apple, to może niekoniecznie chcą te telefony wprowadzać na europejski rynek, ale jednak wprowadzą, mam już potwierdzenie, nawet w Polsce będą. To też już zostało oficjalnie potwierdzone. Oba mają AMOLEDowe ekrany i oba mają mocarne procesory Dimensity 9400, czyli właśnie te, które wykręcają szybańki w AnTuTu, co prawda. No nie, dobrze, to w Findexie chyba, nie, w IQ chyba wykręcił. Kurczę, wiecie co, nie pamiętam na pokładzie, którego smartfona się tak popisał ten procesor, ale w każdym razie to jest ten mocarz, czyli konkurent nowego Snapdragona. Ja powiem tylko o aparatach fotograficznych, no, bo mi się podobają aparaty fotograficzne w Pro. Oni tutaj umieścili na MGSM-ie, sprawdźcie dokładnie, jakie matryce są, to w większości matryce Sony. Jest jedna matryca Samsungowa odpowiedzialna za zdjęcia szerokokątne i to jest Samsung w obu tych smartfonach, czyli zarówno w Find X8, jak i X8 Pro. Natomiast Pro się tym różni od głównego, jeżeli chodzi o kwestie fotograficzne, że ma dwa aparaty z teleobiektywami. Jeden Oppo nazywa portretowym, drugi nazywa aparatem tele dosłownie. Dla mnie to są jeden i drugi jest tele. Jeden ma ogniskową 73 mm, drugi ma 135 mm. Także widać, że ten drugi jest troszeczkę mocniejszy i ten drugi to wspomnę może, że to jest IMX858 z matrycą 1 w 2,5 cala. Aparaty są dosyć fajne. Jeden zapewnia sześciokrotne powiększenie. Prawdopodobnie jest to jednak mimo wszystko powiększenie kombinowane. Nie do końca jest to robione przez sam aparat. Natomiast patrząc na ogniskową, Jacku, to bo tam jest ponad 130 mm ogniskowej ekwiwalent. Tak, mówiłem, 135 mm. To jest możliwe. Słucham? To jest to możliwe, to sześciokrotne. Nie jest to możliwe, nie jest to możliwe, już ci mówię, dlatego że oni ogniskową liczą również z powiększeniem, z wycinaniem z obrazka. Wiem dlatego, że to wielokrotnie się pojawiało w specyfikacjach przy jakby nieruchomym aparacie. To jest po prostu wycinanie z obrazka dodatkowo. W związku z tym oni liczą sumarycznie coś, czego się nie powinno w zasadzie robić. Jeżeli ktoś ma informację, że to jest inaczej robione, to niech mi da znać. Na moje niestety nie. To nie jest tak, że tam jest ta ogniskowa prawdziwa 135 mm, ale mówię, mogę się mylić, jestem tylko człowiekiem, natomiast oglądam te specyfikacje na co dzień, w związku z tym wiem, jakie sztuczki są dokonywane po prostu, żeby w danych technicznych znalazły się takie, a nie inne wartości. W każdym razie aparaty bez względu na to, jakie tam jest to powiększenie de facto i jak ono jest realizowane, powinny rzeczywiście robić robotę. To są 350 w Pro. Przepraszam, 4,50 w Pro i w 1,32 z przodu i w tym zwykłym jest troszeczkę biednie, ale nie dużo, bo jest pozbawione tego portretowego. Natomiast 3,50, czyli ta do zdjęć normalnych szerokokątna i w touch z trzykrotnym powiększeniem portretowa też tutaj są i 32 też z przodu. W każdym razie aparaty mi się podobają. Podobnie jak jest całkiem sympatyczny design, pomijając to, że to jest znowu kuchenka, jednak dali ją w troszeczkę innym układzie. To jest kuchenka kopnięta, w związku z tym wygląda trochę lepiej, szczególnie na przykład w tej łososiowej wersji, tak? Gdzie to jest dosyć ładne, chociaż niebieska z czarną wyspą też jest całkiem niebrzydka. Globalnie dosyć mocarne konstrukcje, no bo tak jak Adam wspomniał i procesor rzeczywiście bardzo dobry i wybór pamięci jest też ogromny, gigantyczny w obu tych smartfonach. Oczywiście w Chinach. Tak, w Chinach. Tak, my mówimy w tej chwili globalnie o wersjach chińskich, słuchajcie, jeżeli chodzi o wersje, które u nas się pojawią, to prawdopodobnie tam pewne zmiany jednak mimo wszystko zajdą. Natomiast w wersjach chińskich jest 12 albo 16 giga RAM-u.
jest od 256 przez 512 do 1 tera pamięci dla użytkownika, bez obsługi kart oczywiście, tak? Bo w tego typu konstrukcjach jednak z obsługi kart. No i to są szybkie pamięci, dodajmy DDR5X i UFS 4.0. No u nas te smartfony, jest nadzieja, że nie zostaną okrojone globalnie, jeżeli chodzi o specyfikację, natomiast na pewno będzie okrojony wachlarz wersji pamięciowych. Podejrzewam, że tych topowych nie dostaniemy. Ja obstałem, że będzie u nas jedna 12256, no ale zobaczymy. Wejdę na szybko w słowa, bo tu kolega Tomek zapytał, czy warto kupić Tecno Camon 30S Pro. Wiesz co, kwestia ceny. No, warto go wybrać ze względu na pewno na wyświetlacz. Dwa 50-megowe aparaty, to też wygląda całkiem dobrze. Jest bateria 5000 z indukcją. Pamięci też są niebiedne, bo 8256. MediaTek G100 na pokładzie, szczelność IP53, no ten MediaTek też nie jest najgorszy. Wiesz, jeżeli nie zapłacisz nie wiadomo jakiej kwoty za ten telefon, to warto, no aparat głównie jeszcze ma stabilizację, teraz doczytałem. Warto, bo jeszcze przynajmniej, jeżeli to kupisz niedrogo, to jeszcze akurat w przypadku Tecno dostaniesz ładowarkę i pokrowiec, co jest obecnie rzadkością. Brudno, dlatego że Europejczycy nie są skłonni płacić zbyt wielkich pieniędzy za smartfony nadal. Europejczycy to kutwy. Globalnie Chińczycy są bogatym narodem dosyć, mimo tego, co się globalnie uważa i mimo tego, że produkują stosunkowo tanie produkty. Chińczycy są sobie w stanie pozwolić w dużej liczbie na bardzo drogie smartfony. U nas te drogie smartfony się tak dobrze nie sprzedają i po prostu nikt nie chce zamoczyć za transport, za logistykę, za wrzucanie tego promocje w sklepach, dlatego że to się po prostu nie zwróci. Tak wyglądają po prostu statystyki. Nic na to nie poradzimy. Jeżeli chcemy te lepsze wersje, to niestety trzeba kupować w krajach egzotycznych i to w dodatku bez gwarancji na to, że ten smartfon będzie u nas tak naprawdę działał. Natomiast Wilku, słuchaj, Mate 20 Pro to już nie jest ta bajka, co najmniej o oczko wyżej. Wiesz, w tej chwili 20 Pro raczej nie. Jeżeli Mate'a, to co najmniej 30 i wtedy jest ok. Z Mate 20 Pro nadal możesz być zadowolony. A, nie, sorry, bo nie, nie, można być zadowolonym nadal z Mate 20 Pro, natomiast jest to już smartfon, który no, nie jest najnowszy i wystarczy do bardzo wielu zastosowań nadal, jak najbardziej. Świetne zdjęcia nadal będzie robił. Nadal będzie z niego spora radość, jeżeli chodzi o komunikację. Natomiast no, jest to już konstrukcja, która na przykład no, najnowszych aktualizacji ci nie obsłuży, bo nie, gdyż tak, no już. W związku z tym, jeżeli jesteś minimalistycznie do smartfonów nastawiony, to wtedy tak, nie ma sprawy, będziesz miał kupę radochy z tego. Natomiast jeżeli wymagasz czegoś więcej, wymagasz, nie wiem, najnowszych opcji, najnowszych zabezpieczeń Google'a, tych wszystkich rzeczy, jeżeli nie jesteś świadomym użytkownikiem smartfona, to lepiej jednak troszeczkę nowsze konstrukcje. Ja bym był nadal zadowolony z 20 Pro, bo to jest nadal bardzo fajny smartfon. Natomiast, no mówię, ja jednocześnie wiem, jakie są dzisiaj wymagania najczęściej względem smartfonu, w związku z tym niekoniecznie. Wracając natomiast, słuchajcie, do findów, to jest tutaj jeszcze jedna bardzo fajna rzecz, którą trzeba wspomnieć, mianowicie IP68 i IP69. Jak zwykle zastrzegam, że każdy telefon da się utopić, natomiast tutaj to jest bardzo fajny dodatek i warto mieć to na uwadze, że nie dosyć, że konstrukcje topowe, to jeszcze do tego, nie dosyć, że świetne zdjęcia, to jeszcze do tego jest spora szansa, że woda nam i kurz łatwo do nich nie przeniknie. To są rzeczy bardzo fajne. W międzyczasie odpowiem na pytanie z TikToka. Tak, Xiaomi 14T jest niezłym wyborem, jeżeli chodzi o fotografię. Raczej zawiedziony nie będziesz. Chyba zawiedziona. Natomiast jakbym miał wybierać, to model Pro, jeżeli możesz dołożyć, to jest oczko lepiej. Gdzie kupić ten telefon, słuchaj Tomek? Nie wiem, gdzie kupić. Słuchaj, odpal internet i sprawdź po prostu, gdzie kupić. My nie mówimy, nie odpowiadamy na takie pytania, zarówno jeżeli chodzi o komentarze na MGSM, jak i tutaj raczej też nie, dlatego że
to jest kwestia po prostu reklamy, tak? Reklamujemy konkretny sklep. Natomiast najłatwiej jest odpalić Google, odpalić mu opcję, no, tam, dobra, gdzie można, ale... opcję zakupową w Google. I wtedy możesz znaleźć miejsca, gdzie możesz tego smartfona kupić. Ale podpowiedzmy, że ja tak szybko próbowałem spojrzeć w polskich sklepach, go nie ma, więc możliwe, że Tekno go jeszcze nie wprowadziło na nasz rynek, bo ja też nie śledzę, co Tekno wprowadza, ale jeszcze sprawdzę, co mogą mieć na polskich sklepach. Natomiast pamiętajcie jednocześnie, że mamy rynek globalny, w związku z tym nie ma tak, że w Polsce jak czegoś nie ma, to nie można kupić, tak? Natomiast jeżeli w Polsce będzie, to go kupisz wszędzie, we wszystkich elektromarketach prawdopodobnie, albo w większości. Poza tym wszystkim, o czym wspomnieliśmy, podoba mi się bardzo jasność również obu ekranów, dlatego że oni co prawda podają tą topową na poziomie 4500, to jest kompletna abstrakcja. Niemniej to świadczy o tym, że oba te ekrany są po prostu bardzo fajne i prawdopodobnie da się z nich korzystać bez większych problemów w słońcu. Rozdzielczość też jest sympatyczna. Jeżeli chodzi o częstotliwość odświeżenia, to jest 120 Hz i do gier to w zupełności wystarczy. Natomiast zdziwili mnie troszeczkę z częstotliwością próbkowania dotyku. Tam jest na poziomie najczęściej jest na poziomie dwukrotnym, tak, względem częstotliwości odświeżenia, czyli jest 240 Hz. W najbliższych premierach jaki smartfon będzie miał najlepsze relacje ceny do wydajności? No to przede wszystkim trzeba znać ceny najbliżej wychodzących smartfonów. A jeżeli chodzi o te premiery, o których myśmy dzisiaj wspomnieli, to jeszcze cen nie mamy po prostu, tak? No dokładnie, to ciężko powiedzieć. W najbliższych premierach, jaki będzie miał najlepszą relację ceny do wydajności, no na pewno nie będzie to żaden z top 5, jeżeli chodzi o producentów. Raczej producenci ci mniej znani. Jeżeli chodzi tylko o to. Wojty, ty pytasz znowu o smartfona, o którym jeszcze w tej chwili zbyt wiele nie wiadomo. Ja zawsze radzę, jeżeli masz cierpliwość, to poczekaj i zobacz, jak on będzie funkcjonował u innych użytkowników. Jeżeli nie masz cierpliwości, to kup to, co jest w tej chwili dostępne na rynku, o czym masz opinii, po prostu pierdyliard w internecie. Możesz je znaleźć, ocenić samodzielnie, stwierdzić, czy ci to pasuje, czy ci nie pasuje. Jeśli chodzi o zmiany, no to w przypadku Samsunga na pewno, cóż, może pojawi się nowy procesor. Na pewno chyba pojawi się nowy procesor. Nie wiem, czy na rynku europejskim, ale mam nadzieję, że tak. I pojawią się na pewno większe możliwości AI-a. Jeżeli chodzi o całą resztę, to prawdopodobnie będzie to kontynuacja ewolucyjna tego, co pokazał w przypadku S24 Ultra. Ale tak, no skok wydajnościowy spory może być. Także jeżeli masz cierpliwość, poczekaj i zobacz, co to będzie. A później stwierdzisz, czy wolisz kupić nówkę zupełną taką, mieć nowość, czy wolisz jednak zaoszczędzić troszeczkę i kupić z poprzedniej generacji w S24 Ultra. Natomiast, no mówię, masz cierpliwość, poczekaj, sprawdź, co to będzie. No wszystko zależy jeszcze od tego, co masz w tej chwili. No bo jeżeli masz na przykład, nie wiem, S24 albo S23, to ja bym jeszcze poczekał. Następne pytanie, dlaczego sprzedaję telefony, które nie są w pełni sprawne w Europie, a szczególnie w Polsce? Czy w pełni sprawne to są? Nie mają wszystkich funkcji. A dlaczego tak robi? Bo może to po pierwsze ludzie i tak kupują, a po drugie to nie wynika ze złej woli Apple'a, tylko z przepisów. Oni po prostu muszą dostosować się do lokalnych przepisów, a u nas są takie, a nie inne. Dlatego pewne funkcje muszą być wyblokowane. Proste. Poza tym to nie jest wymysł Apple, że tak robi, a nie inaczej. Jest kilka innych firm, które robią w podobny sposób, dlatego że każdego chińskiego producenta właściwie możecie posądzać, że nie mają polskiej pełnej funkcjonalności na polskim rynku, dlatego że na rynkach chińskich oprogramowanie jest znacznie bogatsze, jest znacznie więcej usług. U nas po prostu tego nie ma. Podobnie jest ze smartfonami, od zawsze było ze smartfonami Samsunga. Nie wiem, czy pamiętasz sklep, który oni proponowali kiedyś. Nie, te usługi związane z identyfikacją. Bardzo długo trwa tłumaczenie, bardzo długo trwa dostosowywanie do poszczególnych rynków. Zapytaj Steama, dlaczego nadal nie ma pełnej funkcjonalności po polsku, dlaczego pewnych rzeczy po prostu brakuje. Podobnie jest
cała masa producentów oprogramowania, bo to głównie chodzi jednak o oprogramowanie i o usługi, nie do końca no jakby szanuje to, że Polska jest na mapie Europy. Jak zerkniesz na przykład w tłumaczenia gier na Steamie, to zobaczysz, że większość krajów europejskich jest. Natomiast Polska zdarza się od co jakiś czas po prostu w tłumaczeniach gier i nie ma po prostu lokalizacji na Polskę. Polacy mogą sobie po angielsku grać. Mają wszyscy inni, mają Rosjanie na przykład, których wszyscy przecież kochamy, prawda? Wszystkie nowe gry wychodzące na Steamie mają tłumaczenie rosyjskie. Polskiego nie. Jeżeli chodzi o statystyki sprzedaży, nijak się to nie resztuje, moi drodzy. Nijak to nie uzasadnia tego, dlaczego, że rosyjski jest, a polskiego nie ma. Po prostu jesteśmy biedni i nic nie znaczymy na globalnym rynku. Proste i trzeba spojrzeć jej prawdzie w oczy i z tym żyć albo się przeprowadzić. Krótka piłka. Nie, to znaczy to nie na tym polega, że nic nie znaczymy na rynku. Tutaj też działają proste statystyki. Jeżeli Polacy kupują gry, które nie są tłumaczone na polski, znaczy im to pasuje. Gdyby nie kupowali, to marketing producencki zrobiłby wszystko, żeby w Polsce gry się sprzedawały. W momencie, kiedy się sprzedają i to w takich cenach, w jakich są w Europie, a nie takich, jakie są na przykład na Rosję, bo na Rosję nie wiem, czy wiecie, pewnie wiecie, że gry są na przykład znacznie tańsze niż w Polsce, no to słyszałem o inicjatywie takiej, która ostatnio się pokazała, że hej, zgłośmy, może ceny na Polskę będą trochę inne. Nie będą. To w tej chwili jest pozamiatane. Po prostu Polacy tak kupują gry, tak, że tańsze nie będą i po polsku nie będą. Słuchajcie, koniec, kropka. Chemię dostajemy wybrakowaną i też kupujemy. Zobaczcie filmy. Obejrzyjcie filmy w zachodnich telewizjach. Tam każdy jeden film czy serial jest dubbingowany. U nas nie. My mamy lektora. Dlaczego? Bo tak po prostu jest. Tak się przyzwyczaiło. Godzimy się na to i będzie lepiej. Wybaczcie, ale ja mam kuriera. Opowiadam. Na szczęście mamy genialnych aktorów dubbingujących kreskówki w Polsce i najczęściej te dobre kreskówki są dubbingowane. Ja jestem naprawdę wszelkim siłom niebieskim wdzięczny, że tak jest. Szczególnie, że tłumaczenia też najczęściej mamy bardzo dobre, jeżeli chodzi o kreskówki, w związku z tym jest fajnie. Z filmami fabularnymi jest tragicznie, niestety. Ja nie trawię dubbingu w filmach fabularnych, wolę napisy. Jednakowo rzeczywiście standardem nie tylko w Europie jest dubbing, a w Rosji nawet dubbing podwójny, bo tam za postacie kobiece mówi kobitka, przepraszam, to jest lektor, lektorka, natomiast za postacie męskie mówi lektor. Powolutku będziemy prawdopodobnie przechodzili do drugiej premiery tego tygodnia, która również jest podwójna, ponieważ Huawei wypuścił kolejne dwie nowe, tym razem z numerkiem 13. I są to smartfoniki, które no, jakby nie porażają. Ja się, powiem szczerze, zastanawiałem troszeczkę, czy one naprawdę nie mogłyby być nieco lepsze, jeżeli chodzi o specyfikację. Adam nawet newsa napisał, zdaje się, na MGSM-ie, gdzie chyba jest troszeczkę rozczarowany oboma tymi smartfonami. Jeżeli chodzi o specyfikację, to tutaj mam pewien problem przede wszystkim z Kirinem, który tam jest. Czy ty jesteś pewien, słuchaj, że tam jest ten Kirin 8000 w nowych? No, wszystkie przecieki tak wskazywały, a producent jak zwykle... No. Producent jak zwykle nabrał wody w usta, natomiast przecieki wspominają o dwóch procesorach i ja powiem szczerze, nie wiem nadal, który tam jest. Prawdopodobnie tam jest Kirin 8000, ale głowy nie dam, niestety. Jeszcze sprawdzę na wszelki wypadek. Natomiast co te nowe sobą prezentują? W 13 znajdziemy OLED-owy wyświetlacz 6.7, Harmony OS, bo to jest oczywiście premiera chińska, przypominam. U nas ich jeszcze nie ma, ani w Europie, ani w Polsce. Wyświetlacze są standardowe Full HD z plusem, 120 Hz odświeżaniem i 300 Hz próbkowanie dotykowe. Jeśli chodzi o pamięci, 256, 512 i 1 tera. Jeżeli chodzi o RAM, to jest tylko jedna pamięć 12 giga. I tutaj powiem szczerze, że przeżyłem zonka troszeczkę z aparatami, ale no jakby należy pogodzić się z faktami. Jest 50 ta standardowa, której towarzyszy aparacik do zdjęć szerokokątnych 8-megapikselowy. I 60 megapikseli z przodu i tutaj Huawei kontynuuje, najwyraźniej im się to w jakiś sposób sprawdziło, jakąś już tradycję typu z tym aparatem przednim
Oczywiście bardzo, bardzo dużym, o wysokiej rozdzielczości. Bo sami przyznacie, że po prostu innym markom się nie zdarzają raczej tego typu aparaty z przodu. Pro ma tam z przodu z kolei troszeczkę to rozszerzone. Tam jest dodatkowo jeszcze ósemka z teleobiektywem, teoretycznie, znaczy portretowym teleobiektywem, takim, nie oszukujmy się, z powiększeniem dwukrotnym, jak oni twierdzą. Z tyłu natomiast jest 58 i 12 tele. Ta ósemka oczywiście do zdjęć szerokokątnych. Wersja Pro ma bardzo podobne pamięci, tutaj się w niczym nie różni. W IP65 jest w wersji Pro, w wersji zwykłej nie znalazłem tego IP65, powiem szczerze, u Chińczyków, także nie jestem pewien, czy jest. No i tak, no, prezentują się tak jak to nowe. No, jest jedna sympatyczna, znaczy mnie się podoba najbardziej chyba zielona obudowa, bo poza zieloną jest jeszcze taki jasny fiolet, który też jest niebrzydki i standardowo biały i w czarny kolor. Tak, ale myślę, że to nie, ja nie jestem pewien, czy one w ogóle dotrą do Europy teraz, bo to... To jest możliwe, że nie, bo te smartfony niczym, wydaje mi się, nie kuszą. To nie jest coś atrakcyjnego, obawiam się chyba. No otóż to, no takie, no po prostu kolejne smartfony, a biorąc pod uwagę, że no u nas nie każdy jest skłonny kupić smartfon bez Google'a i 5G, to no może po prostu gra nie być warta wyprawki i koszty związane z prowadzeniem nowych modeli po prostu przerosły spodziewane zyski, więc może sobie odpuszczą, zostaną u nas po prostu z serią P flagową i z Mate'ami i tyle. Jeszcze chciałem wspomnieć, bo nie wiem, czy Jacek w końcu powiedział, dokończyć premiery Oppo, bo oprócz dwóch telefonów pokazały jeszcze słuchawki, ale to tam mało istotne, i tablet, tak na szybciutko. Tablet nazywa się Oppo Pad 3 Pro, ma Snapdragon 8 trzeciej generacji, czyli jest dosyć mocną maszynką, ale z drugiej strony dostał ekran niestety IPS-owy. 12,1 cala na pocieszenie z wysokim odświeżaniem, bo 144-hercowym i dobrą rozdziałką 3000x220. Więc pod tym względem jest dobry, natomiast nie jest to niestety AMOLED. Ta reszta typowa, no bateria, bateria tam niecałe 10 tysięcy powiedzmy, cztery głośniki, dwa aparaty, 13 z tyłu, 8 z przodu, ceny w Chinach tam od 1800 do 2600, ale to znowu dużo wersji i o ile ten tablet dotrze do Europy, to raczej tyle wersji nie będzie. Dwa fajne kolory. No i oczywiście myślę, że tego tableta, ten tablet zobaczymy również jako OnePlusa. O ile już nie widzieliśmy, bo zaraz ja muszę nawet zobaczyć. Czy przypadkiem ten tablet OnePlusowy to nie jest to samo? Bo coś mi się tak, kurczę, kołacze, że chyba jest. Malawi, to jest wszystko kwestia twoich preferencji jakby wzrokowych. Jeżeli... Na pewno nowe IPS-y nie dorównują starym AMOLEDom w tym, w czym AMOLEDy w ogóle są dobre, tak? Czyli w nasyceniu, w jasności wyświetlacza. To jest zupełnie inna technologia. Pamiętaj o tym, że IPS-y to nadal są wyświetlacze podświetlane, a AMOLEDy świecą same. To jest zupełnie inna jakość wyświetlacza. I oczywiście IPS-y mają sporo swoich zalet, ale nie są to zalety dotyczące tego, jakby jak postrzegasz smartfona. Według mnie, ale mówię, według mnie niezły AMOLED będzie lepszy od wybitnego IPS-a. Nadal, jeżeli chodzi o, mówię, nadal wrażenia wizualne, o to jak świeci, o to jak... Tak, no można rozmawiać o kątach widzenia, można rozmawiać na przykład o zapotrzebowaniu na energię, ale w tej chwili to nie wiem, czy jest chyba najistotniejsze, szczególnie jeżeli zadajesz tego typu pytanie. Znaczy, że jednak jakby szukasz porady. Natomiast wydaje mi się, że najłatwiej jest chyba to, co radzę zazwyczaj. Przejść się do elektromarketu. Zobaczyć smartfona, którego jakby, gdzie uważasz, że jest stary AMOLED i porównać go ze smartfonem, który ma nowego IPS-a. Wtedy będziesz wiedział wszystko. Podciągnąć sobie jasność, zobaczyć, jakie są możliwości nasycenia kolorów.
jaki jest automat, który ci ustawi, nie wiem, ciepłe, zimne kolory na przykład, i wtedy będziesz mógł podjąć decyzję. Słuchając faceta z brodą w internecie, który ci gada, że jedno czy drugie jest lepsze, właściwie nie wiesz nadal nic. No, ty, musisz to zrobić ja ci sam. Powiem, moim zdaniem nawet słaby AMOLED jest lepszy od doskonałego IPS-a i koniec. I ja pamiętam, jakim skokiem jakościowym były, no, były nawet już te pierwsze AMOLEDy, ładnych parę lat temu, to po prostu była zupełnie inna jakość widzenia. Od razu z daleka, ja od razu, jak miałem taki telefon w ręku, od razu wyczuwałem, że jest to urządzenie premium, jest to urządzenie lepsze. Po prostu, bo był, fajnie mówiąc, lepszy obraz. A jeszcze na sekundę wrócę do tego Oppo Pada 3 Pro nowego. Dokładnie tak, jak wam powiedziałem, to jest, kurde, OnePlus Pad 2 przemianowany. Przejrzałem tak, jeszcze raz specyfikację, toczka w toczkę. Tutaj w Oppo nie podało na razie danych, raz, że jednego koloru nie dali w ogóle w sklepie do preorderu, dwa, że nie podali w obsługi opcji GSM-owych, tak, czyli nie podali obsługi 5G. Natomiast podejrzewam, że będą jednak mimo wszystko obie opcje dostępne w sklepie do zakupów, z tym, że też, no, mówimy w tej chwili o sklepach chińskich, u nas diabli wiedzą, jak będzie. No właśnie, u nas to ciężko powiedzieć, czy oni to wprowadzą, bo przecież tego popada, to my mamy, zdaje się, w sprzedaży, nie? Tak mi się zdaje. No. Po OnePlus pada, Boże, co ja prędzę. Nie, FIFA Rafa, odpuść sobie klapkę z klawiaturą, naprawdę, jeżeli nie masz ogromnej bardzo, chyba że masz ogromną rzeczywiście potrzebę, no to wtedy można rzeczywiście rozważać, ale klapka z klawiaturą to jest w tej chwili pomyłka, dlatego że nie ma dobrych klapek z klawiaturą. Jeszcze do niedawna, dopóki LG było na rynku, bywały. Samsunga ewentualnie, jakieś starsze konstrukcje. Znaczy, musiałbyś sobie sprowadzić To się nie opłaca. Tak. Ale mój kolega sprowadził i no dla mnie to jest po prostu nonsens. Znaczy Konrad sprowadził, jak rozumiem, no, ale... którego znacie tak, tutaj tak. Z TikToka od nas. No, Konrad sprowadził dlatego, że on lubi mieć po prostu klapkę z klawiszami, która zapewnia mu wymianę danych. No, ale właśnie też nie wszystko mu działa i są problemy, więc no też, właśnie, no właśnie. Też nie ma sensu. Znaczy IPS nie jest dramatem. IPS ma sporo zalet. No mówię, rozpoczynając od zużycia energii poprzez kąty widzenia. Tak, no ma znacznie mniejszy kontrast, znacznie mniejsze możliwości poustawiania rzeczywiście barw niż AMOLED. Dla niektórych AMOLEDy są na przykład przekolorowane, ale tam nie znam smartfona współczesnego, który nie oferuje możliwości ustawienia nasycenia barw, czy ciepłoty, czy zimnoty ekranu, tego, co widzimy na ekranie. W związku z tym nie należy się martwić tym, że będzie zbyt kolorowy ekran. Naprawdę, można sobie to ustawić po prostu w smartfonie. Dokładnie tak, i ja jeszcze dodam, że IPS-a nie podwinie się pod spód, dzięki czemu ramka na dole zawsze jest szeroka. Taki szczegół wizualny, ale to też jest kolejny argument, żeby IPS-y po prostu wyginęły. Jedyne, co według mnie trzyma IPS-a, to jest cena i tylko i wyłącznie, niska cena. No tak, no są to tańsze ekrany, w związku z tym tańsze smartfony. Ja podejrzewam, że to nie będzie tak prosto, że IPS-y odejdą, tak? IPS-y są nadal stosowane w monitorach komputerowych, będą nadal stosowane w smartfonach tych tańszych, ponieważ, no, mówię, mają swoje zalety. To nie jest tak, że AMOLED pod wszystkimi względami jest lepszy po prostu od IPS-a. W smartfonie akurat moim zdaniem tak, bo ile w monitorze można się spierać, o tyle w smartfonie, według mnie, no ja w tej chwili, jeżeli przychodzi mi testować smartfona z IPS-em, to po prostu, a wiecie, jak ja testuję smartfony, po prostu to jest wtedy mój daily smartfon główny, ja się po prostu męczę. Najzwyczajniej w świecie irytuję się i no jakkolwiek bym danego smartfonu nie ocenił, to dla mnie korzystanie z takiego urządzenia jest po prostu katorgą, a ja staram się jak najwięcej przebywać na powierzchni, może właśnie dlatego. No bo w pomieszczeniach okej, dobry IPS daje radę, natomiast na zewnątrz, szczególnie w słoneczne dni, zły ekran to złe doświadczenie po prostu i tyle.
O nano IPS ja nie wiem zbyt dużo, poza tym, że jest to technologia LG i że rzeczywiście umożliwia podwyższenie troszeczkę no, statystyk gamutu, czy zarówno w tej skali DCI-P3, jak i w sRGB, ale to nadal słuchajcie, niestety nie dogania AMOLED-a. No, dla monitorów komputerowych tak, to naprawdę wystarcza. Jeżeli się nie chce mnóstwa kasy wydawać na duży monitor OLEDowy, to naprawdę jest sens na pewno. Natomiast monitor patrzymy w pomieszczeniu, pamiętam. W smartfonach ja nie sądzę, żeby to wyprzedziło czy przeskoczyło AMOLEDy, bo nie ma takiej możliwości, obawiam się. No. To jest nadal jest to wyświetlacz podświetlany. Tam nadal obawiam się, że nie będzie takiego kontrastu, jaki jest uzyskiwany w AMOLEDach. W związku z tym raczej nie. No. Malawi, no AMOLED to jest też odmiana OLEDa, czyli w zasadzie, no, mówiąc o AMOLEDowych monitorach, mówimy o OLEDowych. Tu kolega w międzyczasie zapytał o telefon do 1000-1500. Słuchaj, do 1000 zł spróbuj jeszcze, może gdzieś zalega w sklepach, bo była bardzo mocno przeceniona, a fajna Motorola E30 Neo. To było o tyle fajne, że to jest telefon stary, bo dwuletni, natomiast był on oferowany jakiś czas temu jeszcze w sklepach, w tych dużych elektromarketach, wiesz, których, za 800 zł, co było mniej więcej połową pierwotnej ceny tego urządzenia i w tym momencie warto. Zobacz sobie, rozumiesz, bardzo fajny, tylko musisz zrezygnować, kosztem rezygnacji z 5G masz bardzo fajnego Tecno Sparka 20 Pro Plus, który nawet robi jakieś zdjęcia i właśnie ma AMOLED-a, co w tej cenie jest rzadkością. Nie dalej, jak wczoraj oglądałem całkiem fajną fotograficzną Nubię, którą Jacek testował, ona również jest poniżej 1000. Tu znowu mnie hamuje trochę od niej Unisoc odrzuca, ale... Unisoc nie. Najsłabszym elementem tej Nubii, ja zapraszam oczywiście na moją recenzję na MGSM, ale najsłabszym elementem tej Nubii jest niestety wyświetlacz, który jest stosunkowo ciemny. To znaczy on w słońcu rzeczywiście się po prostu nie sprawdzi. Globalnie jest, to nie jest najlepszej jakości wyświetlacz. Jest ok, w tej cenie, na tej półce, jak najbardziej, dlatego ja ten smartfon globalnie bardzo chwalę, bo jest naprawdę wyjątkowo fajny. No ja go za krótko miałem w ręku i w pomieszczeniu, więc nie wyłapałem tego, że ma słaby ekran, a mnie znowu procesor odrzuci. Zarówno pod względem fotograficznym, jak i tego, jak ten smartfon... To jest smartfon, który w ręce wygląda jak smartfon premium, naprawdę. On jest świetnie wykonany. Wygląda jest... super. A jakie zdjęcia robi? Bo ty robiłeś nim zdjęcia. Wiesz co, powrzucałem na ten, robi bardzo dobre zdjęcia. Powrzucałem na galerii, jak wejdziecie na MGSM-ie, na kartę tej Nubii, to jest Nubia Focus Pro, zdaje się, tak? Tak, tak. Bo ona ma jeszcze optyczną stabilizację w tym głównym aparacie, nie? Dobrze pamiętam. No patrz, to ja z kolei nie pamiętam, ale wydaje mi się, że ma, ale ta optyczna stabilizacja, umówmy się, że to nie jest top topów. Natomiast ale w tej cenie? Natomiast jeżeli chodzi o same zdjęcia, no mówię, zapraszam na MGSM, a tam są zdjęcia w bezstratnej jakości, nie zmniejszane, nie manipulowane. Możecie zobaczyć, jakie ta Nubia robi zdjęcia. No, jakbyś, kończąc odpowiedź koledze, jakbyś jeszcze chciał troszeczkę dołożyć, no to Galaxy A55, będziesz z niego zadowolony na pewno pod każdym względem, bo to jest bardzo dobry średniak i kosztujący nadal w twoim budżecie. Jak nie, to jeszcze Redmi Note 13 Pro Plus albo chociaż Pro. Podstawkę to w ogóle odpuść, natomiast Pro albo, ja bym wziął Pro Plusa generalnie. No i od biedy Poco X6 Pro, ale w przypadku Redmi i Poco mnie na przykład odrzuca ich interfejs. Ten HyperOS czy tam MIUI, jakkolwiek byśmy go nie nazwali, to nadal jest dla mnie po prostu niestrawny. Pomimo tego, że ma sensowny układ. Ale tam jest tak dopierniczone wszystkich śmieci, że po prostu głowa boli. Za dużo, wiesz, no, odpalam telefon i na dzień dobry mam 3 przeglądarki internetowe, z których żadnej nie lubię. Po co? Jaki jest sens dopłacać z A25 5G z 800 zł do A35? Nie ma żadnego. No. A55 w tym momencie. No bo za 25 jest sens dopłacić do A55, natomiast do A35 niekoniecznie. No.
Bo A55, no tu A35 mówisz 1400, no A55 jest droższy nadal, ale kurde, no to już jest jednak przeskok. Dobra, słuchajcie, może przewałkujmy jeszcze końcówkę premier z tego tygodnia, tak trochę kronikarsko, ale myślę, że Samsung wielu swych klientów wiernych szczególnie wkurzył w tym tygodniu, bo w końcu pokazali tego Folda Special Edition, który jest mniej, smuk cieńszy i lżejszy od normalnego Folda, a ma od niego większe ekrany. Na dzień dobry. Nie obchodzi mnie to, że jest droższy. Nie obchodzi mnie to, że w sumie reszta specyfikacji jest prawie że podobna, chociaż aparat też jest. Nie, czekaj, 200-megowy. No nie, no to reszta specyfikacji jest podobna. Nie usunęli koszmarnego podekranowego 4-megapikselowego aparatu z wewnętrznego ekranu. Czyli generalnie zrobili folda takim, jakim no, bieżący model szóstka powinien być, tak? No ja bym się zdrażnił. Bo kurczę, nagle dostajemy coś lepszego, ale nie dostajemy, bo dostaną to tylko Koreańczycy i dostaną to Chińczycy, z tym, że w Chinach to będzie W25. To Chińczycy nie mają flipów foldów, tylko mają serię W, Znaczy, która. dostaniemy, tylko w przyszłej generacji dostaniemy podobne No tak, rozwiązania, no. tak? No więc właśnie zastanawiam się, czy kurde, w końcu nie strzelić focha. Bo. No niefajne to jest, że w tej chwili składany telefon producenta, który tak naprawdę jako pierwszy spopularyzował ten form faktor urządzenia, w dodatku największego producenta na świecie, pod w zasadzie każdym względem ustępuje konkurentom z Chin. No. To trochę, powiem szczerze, no to jest trochę obciach, no bo to Samsung wyznaczył ten trend i powinien nadal to robić. A w tym momencie no, odgrzali kotleta. To jest bardzo dobry telefon, świetny. Tylko, że kurczę, jak położę go koło, nie będę wymieniał, bo nie lubię takich porównań, ale jak położę go koło chińskiego składaka, który w dodatku ma lepszy aparat fotograficzny, bo chociażby ma peryskop tele i jest kurde cieńszy o dobrych parę milimetrów i lżejszy, a ma większą baterię, to coś już mnie zaczyna strzelać. Bo. Okej, gdyby to był, nie wiem, no nie mam pretensji do Tecno, że ich nowy składak wygląda tak jak poprzedni, naprawdę. Świetnie, że w ogóle producent nie będący jeszcze w top 5 robi takie rzeczy. Super. Ale kurde, czołowy producent, to naprawdę on powinien wyznaczać i to Chińczycy powinni gonić Samsunga, a nie na odwrót. Także tak, taka jest moja ocena. To Trudno, znaczy, wiesz najwyżej co, Samsung się zdaje nie się, obroni. że Samsung nie musi gonić Chińczyków głównie ze względu na to, jaką No, lożę na Chińczycy rynku go zajął gonią, i w no. tej loży jest mu całkiem wygodnie. Wiesz co, Ja no tak, ale. wiem, jak no, słychać jakby z różnych agencji i z różnych oddziałów polskich producenckich, jak wygląda na przykład przyjmowanie innych marek, innych niż Samsung i Apple do sklepów na przykład, tak? I tutaj jest zawsze problem. Pytaliście wcześniej o ten wybór, jaki jest. Wybór jest dyktowany między innymi przez sklepy, tak? Ponieważ sklepy na przykład no nie chcą czegoś wziąć i koniec. I trzeba wtedy kombinować i się gimnastykować, To żeby patetycznie sprzedawać się to innymi robi. kanałami. No tak, słuchajcie, niestety jest. Samsung zajął na rynku pewną fajną, wygodną lożę i on tam w tej loży sobie siedzi. Ja wieszczyłem, że Samsung spadnie stamtąd już tak dobrze, nie wiem, 3-4 lata temu. Pomyliłem się, ponieważ naprawdę pewne rzeczy trudno jest przeskoczyć, pewne rzeczy zastane, nawet nie wiem, wpadką jakąś, jest no, bardzo trudno stracić. Samsung uzyskał na rynku pozycję taką, że Chińczycy choćby się nie wiem jak starali, choćby w podobnych cenach, nie wiem o ile lepsze konstrukcje robili, wydajniejsze, nie wiem, fajniejsze, ładniej wyglądające, robiące lepsze zdjęcia, oferujące większą wydajność, to i tak na razie to jest takie Ale. skrabanie się stopień po stopniu. Niektórym modelom chińskim się udaje. Niektórym No. modelom chińskim na podobnej półce cenowej się udaje, natomiast Samsung nadal ma fory, jeżeli chodzi o sprzedaż. No i koniec, no. Pozamiatane, a z drugiej strony coś się musi dziać, bo nie wiem, czy wam opowiadaliśmy parę tygodni
Nie, nawet nie tygodni, paręnaście dni temu, tydzień, dwa temu była tam ze strony szefostwa wręcz złożona samokrytyka, że wyniki nie są takie, jakie powinny być i że muszą być bardziej innowacyjni, że będą chcieli być bardziej Kurde, innowacyjni, a nie tłuką robić ogrzewanych tak samo kotletów. wyglądające smartfony od nie wiem jakiego czasu. No, ja rozumiem, że z jednej strony ludzie może się przyzwyczaili i może przywiązali się do tego designu i uważają, Ale że no... sam, jak Samsunga kupują, to kupują firmę. No, zdrowia, szczęścia, pomyślności. Ja nigdy tak nie uważałem, jeżeli chodzi o Samsunga, bo z jednej strony to jest jakiś rodzaj stałej, to jest jakiś konstans, z drugiej strony ja po prostu nie trawię działania, nadal nie trawię działania ich nakładki graficznej i tego, jak ona drenuje baterię. W poszczególnych rzeczywiście jakby sztukach, w poszczególnych telefonach jest trochę lepiej, ale nadal ja mam porównanie z chińskimi i po prostu chińskie smartfony, jeżeli chodzi o baterię, wytrzymują znacznie lepiej niż Samsungi. No kurde, no. Mam wrażenie, że ostatnim Samsungiem, którego miałeś, był, nie wiem, Note 2, bo jeżeli tak, chodzi tylko... o baterię, uczynili kolosalny postęp i natomiast to, co wyrabiają niektóre chińskie telefony i właśnie ich interfejsy, to mnie z kolei powoduje, że włosy mi wypadają z głowy. Kurczę, no, ubijanie aplikacji agresywne, co chwila, w Samsungu nie mam takich problemów. Chińskiego telefonu na chiński telefon nie przeniesiesz się porządnie z Xiaomi na Redmi, a Samsunga spinasz kabelkami z nowego ze starym i masz Wiesz wszystko co, jeden do ale jednego. Z kolei to nie do końca jest tak, bo jeżeli chodzi o ubijanie aplikacji w tle, no to jest kwestia tego, żeby sobie użytkownik to dostosował. Mało Według mnie ubijanie użytkownik aplikacji w tle to jest zrobić. Fajną rzeczą, Pamiętaj. Natomiast większość aplikacji tych, których nie chcemy mieć ubitych, po prostu ustawia się im priorytet i działają. Oczywiście, pod warunkiem, że się wie, jak to zrobić i ktoś nam o tym powie, a przeciętny użytkownik poszedł po Redmi do sklepu, a Wiesz, potem Adaj, się z wkurza, głodu że nie nie ma umieramy pomiaru. Z głodu nie umierają tylko ci, którzy wiedzą, jak jeść. No. No, no więc właśnie o to chodzi, a ja mówię o tym, że nakładka Samsunga jest bardzo dobra właśnie pod tym względem, że nie ubija niczego nadmiernie, ubija to, co powinna. I zwykły, niedoświadczony i niewiedzący w ogóle, że taki fakt ma miejsce, użytkownik, a takich jest moim zdaniem większość, nie będzie miał tego problemu, co nabywca chińskiego telefonu. Kupując telefon z inną nakładką, no generalnie, mówię generalnie chińskie, natomiast no tak się złożyło, że to one mają z tym problem, to niestety każdy z tych smartfonów trzeba do siebie ubrać, dostroić, co jest dla mnie, powiedzmy, jeżeli się wczuwam w rolę przeciętnego Kowalskiego nabywcy, który idzie po smartfona do sklepu, nie do przejścia i jest to przede wszystkim niepotrzebne i niewygodne. To jest oczywiście, mówię, moje zdanie, natomiast staram się za każdym razem myśleć jak człowiek, który nie ma wiedzy, bo nie każdy ma i nie każdy nabywca smartfona musi wiedzieć o nim wszystko. W momencie, kiedy producent jakby zmusza mnie do dodatkowego wysiłku po to, by to urządzenie dokładniej poznać, a przypomnę, instrukcji książeczki nie znajdziemy do systemu pudełku, to już jest pierwszy problem, bo nie każdy użytkownik taki, powiedzmy 60+, będzie wiedział, że ma sobie instrukcji poszukać online. Więc po co w ogóle miałby się tym zajmować? Niech telefon działa tak, żeby się nie trzeba było takimi duperelami zajmować. I kurczę, usuwać tysiące aplikacji, które producent preinstalował, bo są niepotrzebne. Zdaje To mi się, też dodaje dużo, ale... Zdaje mi się, że to jest kwestia podejścia. Za każdym razem, jeżeli mam możliwość uzyskania lepszej konstrukcji technologicznie i kosztuje mnie to po pierwsze czas związany z tym, że muszę się czegoś dowiedzieć o nowym urządzeniu, albo kosztuje mnie to czas związany z tym na przykład, że muszę usunąć śmieci z nowego urządzenia, no to po prostu się decyduję, tak? Podejmuję decyzję, czy chcę mieć coś technologicznie bardziej zaawansowanego i włożyć trochę pracy w poznanie takiego urządzenia i dostosowanie go do swoich możliwości i potrzeb, czy też wolę kupić gotowca, który jest mniej zaawansowany technologicznie, ale za to smyra mnie w pępuszek. Widzisz, i tu jest problem taki, że ty nie jesteś przeciętnym nabywcą smartfona. I nie, myślisz no, swoją ale kategorią. Ja się nie upieram, że to podejście no. jest lepsze. Mówię po prostu bo, o ja tym, wiem, że ja rozumiem. To jest kwestia podjęcia decyzji, nic więcej. Ty reprezentujesz świadomego użytkownika, natomiast problem polega na tym, że ja się z tym codziennie zderzam, że większość użytkowników nie jest świadoma. Ludzie trochę starają się poznać, dowiedzą się, który telefon ma lepszą specyfikację i tym się zasugerują. Natomiast później
Oni chcą, żeby to urządzenie po prostu działało i między innymi dlatego tylu ludzi wybiera iPhony, bo on nie zmusza do żadnego myślenia. On po prostu jest taki, jaki jest, tam nie trzeba z nim robić niczego. On wszystko po prostu chcemy zrobić, tap, 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 zrobione. Nie trzeba się zastanawiać i zgłębiać tego urządzenia. Tym polega sukces iPhone'a. No i koniec, możecie to kwestionować na różne sposoby, krzyczeć, że Xiaomi lepsze, ale no niestety. Telefon bezobsługowy po prostu. I dla większości ludzi po prostu takim powinien być. A jeżeli ktoś sobie chce pogrzebać, no to oczywiście to dla mnie najlepszym wyzwaniem po prostu sprowadźcie sobie telefon z chińskim softem. Tam będziecie dopiero mieli używanie do zabawy. Nie, no to może jest przesada, jeżeli wystarczy 3-4 razy kliknąć, żeby uzyskać jakąś rzecz, no to ona już zostanie na stałe. No, chyba, widzisz, że... no. A w przypadku niektórych chińskich marek niestety kolejny update to zmieni, trzeba sobie ustawić właśnie chciałem nowo. To powiedzieć, że zostanie do kolejnej aktualizacji. Przy kolejnej, jak zapomnisz, wiesz, no... Albo no tak, ale prędzej czy później interfejs mi o tym przypomni, jeżeli zapomnę. Także czy to jest Xiaomi, czy to jest, nie wiem, tak, Poco jakiś, czy Realme, to jestem tak, w stanie sobie po prostu pewne rzeczy znaleźć, tak? Oczywiście, no przypomni ci interfejs o tym, jak kurczę powiadomienie o mailu od szefa bardzo ważnym otrzymasz po 3 dniach, bo w maila nie zaglądasz, albo nie wiem, message od dziewczyny, kurczę, DM-a dostałeś od panny i nie odpowiedziałeś, już masz pozamiatane, bo twój telefon nie pokazał ci powiadomienia, bo tak, bo stwierdził, że ta aplikacja ma być ubita. No powodzenia, wspaniałe rozwiązanie, user friendly. Nie, totalnie. Adaś, nie, jedziesz teraz po bandzie, to nie jest tak, że coś ci nie pokazuje powiadomień. Jak wyłączysz powiadomienia, to ci wtedy nie będzie pokazywało. Globalnie praktycznie wszystko ci pokazuje powiadomienia, tak, chyba ja rzeczywiście wiem. Masz ja jakiś wiem. Model, który ci jakiegoś powiadomienia nie pokazał, jeżeli go nie wyłączyłeś? Nie mam ci takich telefonów wymienić, gdzie powiadomienia pojawiają się hurtem, wszystkie naraz, w momencie jak wybudzę ekran. I wtedy lecą. Nieważne, że one były ustawione, że mają mi wyskakiwać od razu na ekranie. Jeszcze jest Always on Display, gdzie na Samsungu to ja machnę nad telefonem i widzę od razu, że jest mail, bo świeci mi się ikonka. Tam nie dość, że odblokowuję telefon i wtedy ja chcę gdzieś zadzwonić, ale nie zadzwonię, bo wtedy lecą mi powiadomienia z góry na dół. No, rzeczywiście user friendly. No czego tu bronić, bo wiesz, Amalawi, tu się z tobą zgadzam, że ludzie, którzy używają bazowych, no nie, no tu się nie zgodzę, choć myślałem, że napisałeś ustawień bazowych. My widzimy czat, Malawi, widzimy, tylko nie zawsze, wiesz, reagujemy od razu. To znaczy, ja bym tu, wiesz co, to jest troszeczkę tak, jak powiedział Adam w przypadku iPhone'ów. iPhony kupują ludzie, którzy nie chcą mieć za dużo do czynienia ze swoim smartfonem, tak? Chcą, żeby smartfon im odtwarzał muzykę jakąś, chcą zadzwonić, chcą odbierać powiadomienia, chcą się komunikować tekstowo i już. I zapomnieć o tym, że i czasem zdjęcie zrobić, tak? I zapomnieć, że mają smartfona. No to tacy ludzie kupują iPhone'y. Albo tacy ludzie, którzy chcą mieć iPhone'a, bo iPhone oznacza w pewnych kręgach prestiż. No i już. Natomiast na temat inteligencji tych ludzi nie będę się wypowiadał, dlatego że to mogą być bardzo inteligentni ludzie, jak i mniej inteligentni. Tak samo jak ci, którzy używają Androida i jeszcze w tym Androidzie grzebią. To jest tak samo. To no tutaj nie ma żadnych statystyk świadczących o tym, że jeżeli ktoś używa gołego iPhone'a, to jest głupszy niż ktoś, kto w tym iPhone'ie grzebie. Nie każdy jest geekiem i nie każdy ma czas i chęć na grzebanie w telefonie. Natomiast prosta sprawa, no wyniki sprzedaży Apple i Samsunga pokazują, że to jest right, a nie podejście typu damy ci telefon, a ty sobie go musisz, kurczę, przez pół roku dostroić. Znaczy ja powiem szczerze, że nie wiem, o co tutaj chodzi i nie chcę wnikać, bo to jest raczej marketing niż... Skoro tak twierdzisz. To, co odpowiada jakby jakości, to, co jest rzeczywiście lepsze od wszystkiego innego. Dlatego cieszą mnie wszyscy konwertyci, którzy czasami się na MGSM-ie w komentarzach pojawiają i stwierdzają w przypadku nowych iPhone'ów, że nie, już nie dadzą rady z tym po prostu dalej. Że potrzebują czegoś, co potrafi nieco więcej niż iPhone. No tak, no i wtedy w momencie, kiedy ma się troszeczkę inne wymagania,
niż ci, którzy korzystają z iPhone'ów, przechodzi się na Androida najczęściej. No, dlatego, no tak, że... albo po prostu też, wiesz, no, trochę się oswoili z tym, czym jest smartfon i podejrzewają, że można coś z nim zrobić, nie? Tak, no pod Androidem jednak można znacznie więcej. iPhone człowieka więzi po prostu w klatce. To jest trochę tak jak kanarek i wróbel, tak? Kanarek w klatce, który dostaje żarcie, może leżeć, ale za to se nie polata. Albo wróbel, który lata jak diabli, a czasem przymiera głodem, albo przymarza mu dupa do ziemi w zimie, tak? No, no tak, tak to dokładnie wygląda. Albo można se polatać, albo mieć potąd żarcia. No i już, no. Jacek, który jak podejrzewam siedzi w Niemczech, albo tam długo przebywa, pyta, jaki Polacy telefon zrobi, żadnego. Dokładnie wedle mojej wiedzy jakby liczba zaprojektowanych przez Polaków telefonów, już nawet nie mówię o smartfonach, wynosi 0, dobra, no może 0,4. Bo iPhone kiedyś próbował częściowo telefon zaprojektować u nas w kraju, więc powiedzmy, że jakaś część tego projektu była rzeczywiście polska. To znaczy musiała być polska, bo on się chyba, wiesz co, on się chyba nigdy więcej nie powtórzył z taką metalową obudową. To się nie powtórzyło, dokładnie. Bo żaden inny Chińczyk tego nie sprzedawał. Inaczej, ja nazwę rzeczy po imieniu, bo przy całej mojej sympatii po prostu zatrudnili polskich projektantów, skądinąd bardzo znanych, z kilku projektów, które spotykamy na co dzień na ulicach, serio. I tak naprawdę oni zaprojektowali obudowę. Chodziło o to, żeby w Polsce pojawił się telefon, słuchawka, który nie jest kopią któregokolwiek modelu występującego w Chinach, żeby nikt nie mówił, że ale na Ali to jest taniej, pod inną nazwą. Chodziło o zaprojektowanie czegoś unikalnego, wyjątkowego. Wyszło to moim zdaniem fajnie, niestety wyszło to również koszmarnie drogo. I się w żaden sposób nie zwróciły te nakłady. Bo nie wiem, no nie chcę zdradzać dokładnych tajemnic, ale kurczę, no oni, nie wiem, czy na tym zarobili. Bo po prostu koszty zaprojektowania czegokolwiek w Polsce są tak koszmarne, że Chińczyk to zrobi za jedną, nie wiem, dziesiątą tej ceny, po prostu. Także Polacy żadnego handika nie zrobili. Ustawienie prędkości ładowania to jest niezły pomysł. Ostatnio słyszeliśmy o jednej ładowarce, która ma dwa gniazda i możliwość ładowania dwoma różnymi jakby mocami ładowania. Smartfony Infinix mają to wbudowane w interfejs. Wpychasz ich firmową ładowarkę i wyskakuje ci na ekranie widget. Masz trzy opcje do wyboru. Szybko, średnio, wolno. Dlaczego to nie jest składnik Androida natywny, to ja do tej pory nie wiem. A są wartości wpisane, czy tylko szybko, średnio, wolno? Wiesz co, nie, zdaje się, że są moce podane. Wiesz co, no nie mam teraz Infinixa, żeby sprawdzić, ja nie zapamiętałem, jak to wygląda, ale pokazywałem to w recenzji, której się na YouTubie. Na pewno są trzy opcje do wyboru i chyba są opisane właśnie mocą. No tak, no można sobie to teoretycznie samemu regulować, kupy. Zresztą niedługo sobie wszyscy będziemy to regulowali tak tym, jaką ładowarkę sobie dokupimy do smartfona. Ale to jest, słuchajcie, tym... tak proste. Prosty przełącznik, no. Nic więcej. To jeżeli tak będzie, to Infinix będzie, nie będzie sprzedawał, bo to jest jeszcze kwestia zaimplementowania tego w interfejsie. Gdyby był przełącznik na ładowarce, to by była trochę inna sprawa. Natomiast jeżeli jest przełącznik software'owy, co? W interfejsie, to jest w interfejsie telefonu, nie w ładowarce. Ja wiem, dlatego mówię, że to jest przełącznik software'owy. Gdyby był hardware'owy na ładowarce, to by Infinix sprzedał tyle ładowarek, że hej. No to też jest niegłupi pomysł. No jak może nas słuchają, to kurczę, macie, pamiętajcie, kto wam pierwszy o tym powiedział. No. No ale na przykład to rozwiązanie jest bardzo fajne i skoro tak powiedzmy, no nie chcę obrazić, ale no tak nieduży jeszcze producent to ma, to czemu na przykład taki Samsung tego nie wprowadził, już nie mówiąc o całej rzeszy Chińczyków, którzy oferują telefony ze 120-watowym czy tam szybszym jeszcze ładowaniem, nie? No akurat to było w Infinixie bodajże chyba, który miał 180 watów mocy, więc to już w ogóle była rakieta. Natomiast no, tam to było. Skoro jedni mogą, to dlaczego nikt tego więcej nie robi? No, pora jak dla mnie. No, ale widzę, że Dominik jeszcze wspomniał o Exynosach w Samsungach. No tak, znaczy Exynosy nie są globalnie złymi procesorami, ale bywają rzeczywiście bardzo złe modele tych Exynosów. Tak jak Mediateków bywają bardzo złe modele i tak jak Snapdragonów bywają bardzo złe modele.
Jacek, ale ja widzisz, wspomniałem o Infinixie, a jeszcze Infinix miał w tym tygodniu premiery. Słuchajcie, seria Hot 50. Przede wszystkim to, po czym poznacie te telefony, to ramka aparatów fotograficznych, bo jest faktycznie fikuśna. Jest tradycyjny, podobny trochę do Samsunga sygnalizator, z tym, że oczka obiektywów nie są okrągłe, a takie no, kwadratowe bardziej. Fajnie to wygląda. No i mamy kilka modeli, bo mamy HOTA 50 i HOTA 55G i 4G i jeszcze 50 Pro Plus mamy. Tak, cztery są. Tak. Powiem szczerze, no nie chcę mi się specjalnie gadać, natomiast ten topowy jest o tyle fajny, że już ma właśnie AMOLED-a. Ma wspomnianego wcześniej Helio G100. Z rzeczy takich, które są, no bo reszta specyfikacji wiadomo, no ma aparaty, ma baterie, bla, 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 normalna rzecz. Z rzeczy fajnych i faktycznie przydatnych akurat ten Pro Plus ma ciekawe rozwiązanie związane z NFC, mianowicie działa dookólnie. Czyli jak płacimy telefonem, to jakbyśmy go nie pierdyknęli w ten czytnik, to on zadziała. Możemy go przyłożyć nawet spodem, dajmy na to, jak nam będzie wygodnie, bo tak chwyciliśmy z kieszeni. Także to jest taka mała pierdoła, a ułatwiająca życie. Także... Znaczy musi iść większy prąd na cewkę. Jak idzie większy prąd na cewkę, no to trochę bateria szybciej pewnie jest zdrenowana. A skąd wiesz? No ja bym najpierw tego doczytał o tej technologii do końca, jak działa, bo przede wszystkim to jest kwestia anteny. No bo to jest kwestia ta sama, to znaczy można ją umieścić nawet w środku telefonu, ale wtedy nadal trzeba dać większy prąd, żeby dawała troszeczkę, żeby promieniowanie elektromagnetyczne było troszeczkę silniejsze. Dobra, no ja nie wnikam, bo akurat tu bardziej jest kwestia tego, że to jest antena sferyczna, a nie wyższa moc. No ale dobra, nie będę się spierał, jak wiesz, lepiej, natomiast ja bym jeszcze to po prostu chciał wypróbować, może mi się uda. Natomiast... Ale że jak zrobili antenę sferyczną, to znaczy to jest... Jest umieszczona w kilku miejscach telefonu, nie jest antena NFC w jednym punkcie telefonu, tylko jest umieszczona tu tam siam i która złapie pierwsza, to przejmuje jakby działać. Dziwne, bo kurczę, te cewki od NFC są stosunkowo duże, jeżeli chodzi o rozmiary. To... Nie są w tej chwili. Bo za tym, wiesz, ona może być umieszczona, no prawdopodobnie, tak podejrzewam, jest umieszczona gdzieś w ramce, no, dookoła telefonu. Mówię, muszę to wypróbować, bo wiesz, no na razie czytać to jest łatwo. Natomiast warto się przyglądać, powiedzmy, temu producentowi, bo robi drobne, a ciekawe rzeczy, których nie robią inni, takie mam wrażenie. Właśnie biorą taką pierdółkę, a się wyróżnili. I tylko, że mało kto oczywiście o tym wie i mało kto na to zwróci uwagę, to jest inna para kaloszy. To oczywiście marketingowo to jest według mnie nie do pożenienia. To jest dla nas ciekawostka, natomiast no, użytkownika w sklepie tym raczej nie przekonają, nie? Krystian, to jest pytanie, które się powtarza co najmniej raz w tygodniu, przy każdej tygodniówce, jakich smartfonów używacie na co dzień. Ja w tej chwili akurat mam Huawei w Pure 70 Ultra. I tego używam na co dzień, ponieważ robi bardzo dobre zdjęcia, a ja potrzebuję robić bardzo dobre zdjęcia, ponieważ bardzo dobrze mi się sprawuje, a ja nie potrzebuję, znaczy z usług Google też korzystam na smartfonie, ale globalnie też ich nie potrzebuję, jak miałem poprzednie smartfony Huawei. W zasadzie byłem w stanie się bez nich obyć, bez największego problemu, najmniejszego problemu. No ja to już wiele razy mówiłem, generalnie iPhone'a oraz Folda. Tak, jako osobiste. No plus oczywiście to, co w danym momencie testuję jako główny telefon, bo jak testuję telefon, to się na niego po prostu przesiadam. I... Tak, jak jest coś do testowania, to się tego używa po prostu. I czasem wygrywam, bo bawię się naprawdę świetnymi sprzętami, a czasem niestety też się męczę. Trzeba się przemęczyć, tak? Przez dwa tygodnie testowe trzeba się czasem przemęczyć ze smartfonem. Raczej trzy, ale no... Jako że ja na szczęście na MGSM jest rzadka pisuję recenzje, bo nie bardzo mam ochotę, bo mam kupę innej roboty. Zazwyczaj testuję takie smartfony, które lubię testować, w związku z tym najczęściej moje recenzje są pozytywne. Bogu dzięki. Natomiast no, ogrom tego, co jest na rynku, niestety generuje również potrzeby rzeczy, które nie do końca się nam podobają. O, Jakub pyta, w międzyczasie odpowiem, czy warto przejść z Folda Flipa piątki na szóstkę? Nie. Poczekaj na siódemki. Serio.
Nie ma sensu. Niedługo OnePlus 13? No No tak, to trudno, niedługo OnePlus trudno. 13. To znaczy Huawei tak naprawdę wszystkie marki prawdopodobnie by zdetronizował, gdy mogli jechać na sprzęt na podzespołach, które wykorzystywali do tej pory. To, co pokazywali w serii tej flagowej swojej, to po prostu było mistrzostwo świata. Natomiast Huawei działał przede wszystkim tak, bo to nie jest kwestia tego, kto jest lepszy, a kto jest gorszy, tylko Huawei przede wszystkim działał jako konkurencja. I to było zarąbiste, dlatego że wszyscy inni musieli Huawei ja gonić. Ale I tak naprawdę to była najlepsza rola spełniana przez Huawei'a na rynku. No niestety Chińczycy się popstrykali z Amerykanami, co było wiadomo, że prędzej czy później nastąpi. No i jest jak jest. Szkoda, że zabrakło jednego z głównych rozdających karty na rynku smartfonów, bo Huawei nadal próbuje w zegarki, w tablety, no, ale już tam nie gdzie tego 5G rozdaje w Europie bardzo nie potrzeba mocno. Natomiast jeżeli chodzi o smartfony, no cóż, są jakie są. Nadal według mnie są to najlepsze fotograficzne smartfony na rynku. Gdyby tak nie było, to bym się postarał o innego do robienia zdjęć. Aha, a może po prostu nie próbowałeś innych tylu? Próbowałem. No, ale dobra. Myślę, że... Oj, kurczę, cały oblazłem kota. Ja akurat mam inne zdanie na temat tych smartfonów, ale no po to jesteśmy, żebyśmy się różnili. Otóż dokładnie, Malawi, wyjąłeś mi to z ust chociażby. Do wideo nie ma, w zasadzie jest iPhone, potem długo, długo nic, ale do samego wideo. Przykład. No nie ma tak, że smartfon jest idealny pod każdym względem, a na przykład znowu Huawei dla mnie był nie do przejścia w zasadzie z tą nakładką pod koniec, że tak powiem, swojego bytu życia z Google. No bo teraz to już od lat Huawei żadnego w ręku nie miałem, więc się nie wypowiadam, jak te obecne działają. Mogę tylko powtórzyć to, co słyszę od Jacka. Natomiast no tak, no to był przede wszystkim aparat fotograficzny, a cała reszta, no niestety moim zdaniem tam zawsze były jakieś niedociągi, mimo wszystko. Ale to mówię, to zależy jak oceniamy. Vivo 100 Ultra może być pytanie, no Vivo nie ma u nas, więc ja nawet nie wiem, jakie to zdjęcia robi. Trudno powiedzieć. Podobno te 200 są kozakami teraz nowe, ale nie będzie nam dane wypróbować, no chyba, że sobie kupimy. Tak, no ja mówiłem o tych, które są w tej chwili na rynku, no, i które mogłem wziąć do ręki i zrobić sobie zdjęć kilka, tak, i przesłać, no obejrzeć je na ekranie dużego monitora. Tak, żeby zobaczyć, bo na ekranie smartfona większość zdjęć wygląda ok. Natomiast w momencie, kiedy się spojrzy na nie troszeczkę bliżej, jest trochę inaczej. No dokładnie, no właśnie o to chodzi, że cała HC polega na tym, że zdjęcia generalnie w wielu telefonach są optymalizowane tak, żeby na ekranie telefonu i na socialach dobrze wyglądały, a niekoniecznie na dużym ekranie. Ja jestem ciekaw w tej chwili, co jest na topce DXO na przykład, bo ja co prawda, jak mówię, nie szanuję za bardzo ani rankingów, ani tych, natomiast jestem ciekaw, co oni mają w tej chwili na topce smartfonów. No mają to, co zawsze. Możemy zobaczyć, ale obstawiam, że będzie tam cały czas Huawei niezmiennie, co też daje do myślenia, bo no ale dobra, DXO Mark. Zobaczmy, żeby było no tak, wiadomo. Jest to, co mam, jest Pura 70 Ultra w tej chwili. I tak jak mówię, ja nie szanuję rankingów, w tym rankingu DXO nie szanuję, ale w tym wypadku się z nimi zgadzam po prostu. No widzisz, no bo się zgadza z twoją tezą, ale na przykład ja bym się nie zgodził z drugim miejscem Pixela, który raptem paroma punktami tylko ustępuje, jest postawiony na równi z Magiciem 6 Pro. No moim zdaniem iPhone 16 Pro Max tuż za nimi, też moim zdaniem bym go tam nie uplasował, ja bym tam widział Xiaomi 14 Ultra gdzieś pomiędzy, który jest też świetnie fotografującym smartfonem. Kolejne pytanie moje, skoro Vivo takie świetne zdjęcia robią nie od dziś, to gdzie są Vivo X-y w tym rankingu? Gdzie Find X-y od Oppo są? No właśnie. Także to znaczy Vivo X widzę na 16 miejscu jest dopiero. No i dacie wiarę? Bo ja, prawdę mówiąc, po tym jak nasza branżowa koleżanka pokazała mi swoje zdjęcia, które robiła setką, a ona umie robić zdjęcia, wierzcie mi, no to sorry.
Dla mnie absolutna topka, natomiast również zdjęcia, które widziałem wykonywane Huawei'em wspomnianym, w żaden sposób dla mnie nie uzasadniają wysokiej pozycji tego telefonu i jego uwielbienia. Chociażby Ja go używam na co dzień, lubię mieć zdjęcia, w związku z tym, uwierz mi, że naprawdę nie wiedziałem, że on w tej chwili jest na topce DX, bo ja tam nie zaglądam. Ale ja wiem, Jacku, ale ja też nie wiedziałem, że iPhone jest na przykład tak wysoko, bo ja bym go tam wcale nie widział. iPhone robi bardzo dobre zdjęcia, ale do wybitności mu daleko i tak jak mówię, widziałem zdjęcia wykonywane przez koleżankę Dianę Tym Vivo. Bo nie przez pamiętasz, jakiś czas wszystkie smartfony mają tę samą optykę, dlatego że jest ograniczona liczba producentów optyki Dokładnie, na rynku, w związku z tym muszą mieć tę samą optykę. Natomiast tak zdarzają się marki związane z optyką, które są w niektórych smartfonach, a w niektórych smartfonach ich nie ma. Na ile one wspomagają robienie zdjęć? Nie wiem. Tak naprawdę istotne są moduły fotograficzne, w których przodzuje w tej chwili Sony czy Samsung, tak? Natomiast ogromną rzeczywiście rolę odgrywa oprogramowanie, dlatego że poza tym, że się ma sprzęt, to jeszcze trzeba go odpowiednio oprogramować, co udowadniają smartfony Sony, które pozwalają, co prawda, na zrobienie bardzo dobrych zdjęć na ich matrycach, natomiast nie pozwalają na zrobienie bardzo dobrych zdjęć automatem, co z kolei przy tych samych matrycach Sony udaje się innym firmom zrobić. One robią w automacie świetne zdjęcia po prostu. Oprogramowanie po prostu, bo nie uwierz, nie, baczcie, no nie da się uwierzyć, że matryca wielkości, kurczę, połowy paznokcia i obiektyw wielkości niewiele większej robią całą robotę. Nie, tu soft robi głównie robotę. I między innymi właśnie Malawi zapytał, dlaczego pomiędzy przełączaniem się pod obiektywami jest lag. No właśnie po to, żeby soft popracował chwilę nad tym, żeby nie było jakiejś potwornej rozbieżności między obrazem z jednej, a z drugiej matrycy. Chociażby po to. W żadnym wypadku się nie zgodzę, że jestem team iPhone, bo iPhone'a po prostu używam dlatego, co już było powiedziane, nie muszę się nim zajmować. On po prostu jest, tam mam wszystkie moje prywatne rzeczy i mam go po prostu centralnie zajmowanie się tym telefonem. Ja go wystarczy, że pamiętam, żeby go naładować. Resztę on robi za mnie i tylko po to jest, więc teamem iPhone nie jestem. Teamem Samsung też bym powiedział, że raczej niekoniecznie, bo nie wiem, czy widzieliście, ale dzisiaj dosyć mocno Samsunga skrytykowałem za tego nowego Folda, więc sorry. Ja po prostu staram się być obiektywny. Czemu mamy szkalować Poco? Właśnie, no nie widzę. No, Poco się samo szkaluje swoją nakładką interfejsową. Nie, to znaczy dobry stosunek możliwości do ceny. Ja jestem odległy od przywiązywania się do jakiejś marki. Po prostu z Huawei'em jest tak, że od czasów P20 Pro robi najlepsze smartfony fotograficzne. Według mnie robi najlepsze smartfony fotograficzne od P20 Pro. I tyle. W związku, a jako że ja w smartfonie poza jakby normalnymi funkcjami smartfona, które oczekuję, że są oczywiste w przypadku tego typu urządzenia, preferuję robienie dobrych zdjęć, w związku z tym no, mam od tego czasu smartfony Huawei, tyle. Gdyby nie to, kupowałbym coś innego. A robiłem po drodze naprawdę większością topowych smartfonów sprzedawanych w Polsce zdjęcia, wiem jakie te zdjęcia robią. W związku z tym, no mój wybór, no ale to jest mój wybór. Kto inny może wybrać inaczej, tak? No dokładnie, jeden lubi rodzynki, inny lewatywę. No. Gdyby nagle się okazało, że Vivo sprzedawane w Polsce robią najlepsze zdjęcia i mi się bardzo podobają, to byłbym, z teamu Vivo, tak? Dokładnie. Poza tym, wiesz, no mnie jeszcze Vivo przekonywało designem. Tu FIFA Rafa zarzucił team Motorola, a widzisz, no niekoniecznie, zależy w jakiej dziedzinie. Jeżeli chodzi o średniaki, gdybym był skazany na telefon ze średniej półki, to absolutnie tak. Gdybym chciał sobie kupić klapkę, bo coś mi odpaliło i chcę mieć koniecznie telefon klapkowy, też wyłącznie Motorola, bo po prostu jest to najładniejsza klapka, bo powiedziałem, klapkę kupuje się oczami, a nie rozumem. I do tego jeszcze pachnie. Ale tylko pod tym względem, jaki Motorola nie robi flagowców, Motorola nie robi rozkładanych telefonów, no robi klapkę, tak, ale nie robi foldów, a ja potrzebuję mieć form factor folda do pracy.
bo to też jest ważne. Więc, no sorry, mógłbym zdradzić, nie wiem, Folda z najnowszym składakiem Honora, ale niestety Honor nawet na razie mi go nie udostępnił do testu, więc o czym rozmawiamy, jak ja nawet nie wiem, jak ten telefon spisuje się na co dzień, a mogłoby się jednak okazać, że jednak bym powiedział, dobra, ten Fold jest taki, jaki jest, niewybitny, ale kurczę, jednak kurczę, coś robi. FIFA Rafa, nie lepiej tablet, bo tabletu nie włożę do kieszeni. A to jest telefon i nie tablet, tylko laptop. Bo Folda możesz ustawić sobie w formie laptopu, gdzie na dolnej połówce ekranu masz normalną, dosyć dużą klawiaturę, porównywalną z małym tabletem, a tu masz pole tekstowe i on ci zastępuje laptopa w podróży. Nawet powiem więcej, jestem w stanie na nim pisać tekst idąc, odpowiadać na maile, bo sobie robię mini laptopa, jedną ręką piszę na tej klawiaturze i w ten sposób. I niosę to przed sobą. Nic wygodniejszego. W zwykłym telefonie, kurczę, no jakoś powiem ci szczerze, trudniej mi się pisze. Więc no są takie formy telefonu, które są specyficzne i na przykład dla mnie dobre. To znaczy, że dla każdego będą dobre. Bo ja na przykład nie lubię małych smartfonów, a wszyscy pytacie o kompakty. No. Malawi, da się tak bardzo dobrze pisać. A to przepraszam cię, FIFA Rafa, źle spojrzałem. Adam ma stosunkowo duże dłonie, w związku z tym, no, jeżeli mówisz, że dobrze mu się pisze, z tym, że należy pamiętać, że Adam żyje z pisania, w związku z tym to jest też inna sprawa, tak? Ma trochę inną sprawność dłoni. Dokładnie, więc jakby to jest też ważne, a no, charakter tego, co robię, jest taki, że bardzo często no niestety nie pracuję w domu. Nie siedzę przy biurku z komputerem, tylko nawet nie jadę, bo w pociągu to faktycznie wolę sobie no mimo wszystko otworzyć laptopa, bo jednak wygodniej, tak? Jednak fajnie, kiedy klawisz ma wyczuwalny skok, ale niestety czasem jest tak, że muszę pilnie odpisać na maila idąc. Z tramwaju biegnę do metra, cokolwiek. Pach, 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 klap, 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 klap. Na zwykłym telefonie po prostu, nie wiem, dla mnie jest trudniejsze to. Na iPhone'ie robię mnóstwo głupich literówek, a iPhone jeszcze ma do tego zabawny słownik. I czasem bardzo śmieszne rzeczy wysyłam ludziom. No tu akurat najczęściej już mówię o komunikatorze. No gadam na komunikatorze, a później dostaję pytanie, czy ty na pewno to napisałeś? No. Więc... Natomiast ja mam z kolei tak, że daję radę zazwyczaj pisać na zwykłym smartfonie, natomiast jeżeli potrzebuję popracować, to potrzebuję jednak większego troszeczkę ekranu. I tablet tutaj jest niezłym rozwiązaniem, jeżeli to jest tablet z klawiaturą. Też ostatnio na MGSM, jak chcecie, zajrzyjcie. Niedawno w Polsce była premiera MatePada Pro 12.2 i to jest bardzo dobry tablet, tylko że drogi pieruńsko, tak? Niemniej jest w stanie zastąpić laptopa dla tych, którzy nie potrzebują mieć Windowsów, bo tutaj jest niestety system operacyjny Huawei, a ten autorski oparty oczywiście o Androida. Niemniej niestety jest to troszeczkę mniej funkcjonalne dla mnie niż tablet, który pracowałby pod Windowsami. Natomiast cała reszta, jeżeli chodzi o jakość wykonania, jeżeli chodzi o przydatność tych aplikacji, które są zainstalowane, bo oni tam dorzucili zarówno do obsługi grafiki fajny edytor, jak i taki do notatek, gdzie można różne notatki w różnych kształtach, rozpoznawanie pisma, zamiana na tekst i tak dalej. Zarąbista po prostu, zarąbiste urządzenie, no ale jednak z tym to trzeba usiąść, no biec się z tym nie da z klawiaturą, tak? Ale no mówię, zazwyczaj jestem w stanie, jeżeli chodzi o komunikację tekstową, zrobić to na tym smartfonie, który mam. Niestety muszę już okulary zakładać. Natomiast jeżeli mam pracować, to wolę troszeczkę większy ekran. No ja jeszcze sobie właśnie na telefonie akurat sobie jeszcze radzę bez okularów w miarę jako tako. Ale no generalnie to nie ekran dotykowy w ogóle według mnie nie został stworzony do pisania. Jakby powstanie klawiatury ekranowej było chyba odpryskiem tego, żeby ją po prostu wyeliminować z telefonu i dlatego mamy teraz to, co mamy. Są klawiatury działające dobrze, są klawiatury działające źle. Natomiast no,
Prawda jest taka, im większa i czytelniejsza klawiatura, tym lepiej. Ja na przykład na Samsungach sobie na rzeczonym folii mam ustawioną klawiaturę dla niedowidzących, o dużym kontraście, z dużymi klawiszami. Ale dlaczego? Bo po prostu ona jest bardzo fajnie czytelna bez względu na porę dnia, bo przyciski nie są opisane na biało, są żółte na czarnym tle. To sprawia, że zarówno w słoneczny dzień, jak i w nocy jest to dobrze czytelne. Przy czym w słońcu widzę to dobrze, a w nocy mnie nie rypie po oczach tą bielą. Także pod tym względem to rozwiązanie jest mega fajne. Ale to mówię, to już jest kwestia niestety zawsze podłubania i nigdy klawiatura ekranowa nie będzie taka jak mechaniczna, bo nie wiem, czy słyszeliście, kiedyś były takie próby, żeby wzmocnić ten feedback od ekranu. I za pomocą tam, nie pamiętam czego, no generalnie... Znaczy haptyka miała być. Napitalania nas prądem o odpowiednio dobranych parametrach, mieliśmy na palcu mieć wrażenie, że naciskamy guzik. Ale najwyraźniej z tego nic nie wyszło, nie pykło to, bo po prostu tego nie mamy w smartfonach. Tutaj Olek mówi, że komputer, czyli laptop, masz rację, tylko że w tej chwili jest taki dziwny czas, kiedy tablety bardzo fajne, bardzo dobrze wykonane i o całkiem fajnych parametrach technicznych są tańsze niż laptopy o jakby o tej podobnej specyfikacji. W związku z tym warto się zastanowić, tym bardziej, że właśnie do tych tabletów bardzo często jest dodawana klawiatura. Ta klawiatura, te klawiatury naprawdę bywają, z tym, że mówimy oczywiście o producentach uznanych, tak? Bo ja znam oczywiście kilku producentów, którzy nie są uznani, a bywają w elektromarketach, nie. Natomiast jeżeli zna się jakąś nazwę, to najczęściej jest to producent laptopa czy producent tabletu, najczęściej jest to rzeczywiście bardzo fajnie wykonana rzecz. Także warto się rozejrzeć po tabletach, bo może się nagle okazać, że tablet ci wystarczy, a jest lżejszy, fajniejszy, nie wiem, bardziej solidny od twojego laptopa i tak dalej, na przykład metalową obudowę, a nie w plastikową. To niestety mówię, takie dziwne czasy są. W tej chwili jest hurmem idzie promocja tabletów, w związku z tym warto się w tym rozglądać, bo można rzeczywiście bardzo fajne rzeczy znaleźć. Tak, ja czekam na tablety wkładane, rozwijane, bo może się uda. Dominik, słuchaj, teraz też ludzie chcą mieć bardzo małe ekraniki na smartfonach. Bardzo często się odzywają w komentarzach na MGSC-ie, no. Tylko że nadal najwyraźniej statystycznie jest to grupa użytkowników, zbyt którzy mała. Po prostu są, tak, jest to zbyt mała grupa, że producenci zwracali na to uwagę. Poza tym, słuchajcie, chłopaki, cały czas w całych tych dyskusjach na temat kompaktowości smartfonów umyka wielu użytkownikom jedna rzecz. Mianowicie stosunek wielkości obudowy do samego ekranu. Jak sobie weźmiecie telefon sprzed 10 lat, popatrzycie na ramki wokół tego ekranu i na jego obudowę, a potem sobie wyobrazicie, jak duży mógłby on mieć ekran, gdyby go rozciągnąć do współczesnych, powiedzmy, proporcji, czyli zostawić, powiedzmy, po 2 mm ramki tylko, no to już widzimy przekątną i każdy się sugeruje przekątną. 6,3 to nie kompakt. No dobra, Misiek, ale ten kompakt ma wymiary takie, jak mały telefon z bardzo małym, powiedzmy, 3-calowym ekranem sprzed 15 lat. No. To też nie można teraz tak przykładać miary, że przekątna ekranu definiuje jakby kompaktowość, bo bardzo często się w komentarzach z tym spotykam. Ty idioto, bo że zacytuję z YouTube'a, ty idioto, to jaki to jest kompakt, jak ma 6,4 cala? No to ja miałem ochotę, po prostu nie dyskutuję z ludźmi, którzy mnie wyzywają, od tego zacznijmy, ale miałem ochotę odpisać mu, ty idioto, zobacz, jakie ten telefon ma wymiary, a potem dopiero pisz na temat wyświetlacza, bo akurat telefon był malutki rzeczywiście, nie? No, zmieniła się technologia. Zmieniła się technologia i teraz jakby to, co kiedyś było ogromnym ekranem, teraz jest kompaktowym ekranem, ale z kolei wypełnia cały przód obudowy, a nie tylko jego część. O tym też mam wrażenie, bardzo często się zapomina. Tak. Także no. Smartfony, to słuchajcie, jakby te smartfony rosły i rosły, to przestałyby nam się mieścić w ręce. Co prawda rzeczywiście bywają no, paletki, tak duże smartfony rzeczywiście są duże i trzeba sobie interfejs do obsługi jedną ręką uruchamiać, żeby cokolwiek na tym zrobić.
Niemniej jest sporo smartfonów w okolicy 6 cali, tak jak Adam mówi, które w zasadzie są smartfonami na dzisiaj kompaktowymi po prostu. A przy tym oferują znacznie lepszą jakość wyświetlacza niż smartfony o podobnych wymiarach sprzedawane dobrych kilka lat temu. O, Olek, musisz do nich napisać chyba, że popełnili błąd. To. Korespondencja z Apple ma dużą przyszłość. Trzeba by było w ogóle zrobić jakieś listy życzeń do Apple'a, napisać, co byśmy chcieli, żeby w ich smartfonach się pojawiło. Słuchaj, ja mam lepszy pomysł. Niech Olek napisze do jakiegokolwiek producenta. Napisz, spróbuj napisać, chociaż nie, no są rzeczywiście miejsca, gdzie producenci odpisują, to są fora. Na forach swoich ale autorskich bardzo często, z tym, że trzeba pamiętać, że to nie są producenci, tak? No, są to pracownicy producenta, bardzo często z zewnętrznej firmy wynajętej, którzy odpisują, tak? Natomiast z producentem niestety się nie pogada. To są ojcowie i matki pijarzy. Tak. No niestety, ale bardzo mi się jeszcze podoba wypowiedź Dominika, pół biedy, że w ręce się nie mieści, a że w kieszeni. Dominiku, dasz wiarę, że w dawnych czasach, zresztą Jacek jest świadkiem, bo to jeszcze było dawne, jakżeśmy jeszcze w biurze na Piotrkowskiej pracowali, ja nosiłem w kieszeni tablety, 7-calowe, 8-calowe tablety, chociażby była taka seria Padfony od Asusa, telefon o tablet, były Galaxy Taby te pierwsze. Małe. No Dominik, porządną parkę amerykańską musisz sobie kupić, to wtedy ci się wszystko zmieści. Miałem i słuchaj, najlepsze jest to, że ja potrafiłem nosić taki telefon w kieszeni marynarki, bo mi się mieściło. Już nie mówię o kurtce, bo albo nosiłem na klacie, albo miałem na nodze w bojówkach, bo wtedy miałem taką fazę, że nosiłem spodnie bojówki. Teraz noszę dresy, więc jest trochę trudniej, ale no chociażby Folda też mogę wrzucić, nawet dla mnie mógłby być większy, bo z reguły jak wsiadam do auta, to mi, bo bardzo nisko siedzę w aucie, bardzo głęboko wpadam i jak wysiadam z auta, to zwykle mi ten fold z kieszeni wypada i zostaje w samochodzie, a ja po jakimś czasie mówię, kurde, zgubiłem telefon. No nie zgubiłem, wracam, leży grzecznie w samochodzie na siedzeniu. Także wiesz, no ja bym nosił jeszcze większe. Malawi cię pyta, jaki duży jesteś. A to ja, to mnie pytasz, czy Jacka? Jakieś 90, no. Nie jestem wysoki. Nie mam 2 metrów jeszcze. Już nie będę miał, to raczej, bo człowiek z wiekiem się ściera. No, no bo tak jest, Malawi, no dobrze wyceniłeś. A, się... dowcipni znalazł. Jakiś pocket PC, żebyśmy polecili. Może jakiś pocket PC. Ja się na tym nie znam, ale wiesz co... Ładny taki sprzęcik ostatnio widziałem na MWC na stoisku Nubi. Był prześliczny, bo migał lampkami. Nie. Kompletnie się na tym nie znam, natomiast powiem ci szczerze, jeżeli coś ma mieć moc dużego blaszaka i być zamknięte w mojej budowie, to na dzień dobry pojawia mi się termometr w oczach, wiesz? No tak. Tak, na zdrowy chłopski rozum, wiesz. Bo mówię, ja z rynku komputerowego wypadłem dobre 20 lat temu, jak zacząłem się bawić z telefonami jeszcze wtedy. Więc ciężko mi powiedzieć, ale tak wiesz, na logikę. Wiesz, ja nie byłem świadkiem narodzin małych pecetków, bo wiesz, no prawda jest taka, że kiedy ja kończyłem moją przygodę z komputerami, to Dell Optiplex, bardzo dobrze znany wszystkim miłośnikom sprzętu polizingowego, to był właśnie jednym z pierwszych takich baby PC-ów w pudełku zmniejszonym i on już był problemowy, bo nie mogłem tam na przykład wymienić karty graficznej w normalny sposób, gdyż się nie mieściła standardowa. Tutaj naprawdę z czystym sumieniem istnieją nadal takie konstrukcje, ale z czystym sumieniem naprawdę chyba nie można niczego polecić. Przez pewien czas... Bardzo dobre były konstrukcje Lenovo. Oni robili je bardzo wytrzymałe, z tym, że to też nie były pocket PC, tylko to były tak naprawdę tablety. No. Tyle, że tablety albo konstrukcyjnie, albo z dołączaną klawiaturą i to były bardzo dobre konstrukcje. W tej chwili ja naprawdę nie jestem w stanie żadnego pocket PC polecić, bo nie znam dobrych konstrukcji po prostu, no, w tej kategorii zwyczajnie. No, dokładnie, nie, po prostu słuchajcie, na tym się nie musimy się znać na wszystkim, no, nie wiem, ze mną możecie pogadać o starożytności. Ale mi się zdaje, że po prostu nie ma na rynku tego rodzaju konstrukcji takich, które rzeczywiście można polecić.
Zdaje mi się, że po prostu nie ma Adaś. Jeżeli są, to są niszowe rzeczy, które rzeczywiście no, kupuje się z pewnym ryzykiem, tak? Bo są to najczęściej firmy, których się nie zna, takie, które nie wiem, startują ze zbiórką na przykład gdzieś i zbierają na jakieś urządzenia, a później próbują wydać. Ciężka sprawa, naprawdę. Dokładnie. Dokładnie tak. No i cóż, ja myślę, że powoli będziemy chyba się zbierać na dzisiaj, bo już mamy, kurde, przekroczony timing dosyć mocno. I co, zapraszamy Was chyba po niedzieli. Słuchajcie, z rzeczy zabawnych, czekam na kilka bardzo fajnych urządzeń i żadne do mnie jeszcze nie dotarły, wcale nie chcę dotrzeć. Myślałem, że dzisiaj już Wam pokażę Galaxy Ringa, a pokażę Wam figę, bo jeszcze nawet nie wyjechał z Warszawy do mnie. Natomiast, miałem Wam pokazać jakiś premierowy smartwatch firmy, która pierwszy raz coś takiego wprowadza. Cisza. A ja nie przywykłem się prosić o sprzęty, natomiast miał do mnie wyjechać i być w zeszłym jeszcze tygodniu, poprzednim. Także nie wiem, o czym będę Wam gadał w przyszłym tygodniu, postaram się coś nowego wymyśleć. A w ogóle to, słuchajcie, zrobimy, myślę, z młodym na TikToka pierwszy film dla samochodziarzy, bo wpadliśmy na pewien fajny sposób, jak oszukać system i bardzo dużo forsy zaoszczędzić w samochodzie na wymianie jednego z elementów. I z tego zrobimy Wam film. Słuchajcie, kochani. No. A ja tylko wspominam, że nie wiem, jak będzie z piątkiem, jeżeli będziemy nagrywali live'a, to prawdopodobnie będzie wcześniej, bo piątek jest wolny po prostu, piątek jest święto. Jacku, ale w czwartek również mnie nie będzie, więc w czwartek ani się na live'ie nie widzimy, ani się nie widzimy w piątek, widzimy się za 2 tygodnie, moi kochani. O tym też Wam zapomniałem powiedzieć, aczkolwiek pewnie bym Wam powiedział w przyszłą środę. A czwartek, słuchajcie, weźcie, jedźcie prababci, ty tam babci, kogo tam macie na cmentarz, uporządkujcie nagrobek. Zróbcie to dla nich. Serio. Taka tradycja. Taka ekstradycja. No, ale zróbcie to. Zamiast siedzieć na TikToku, bo wczoraj, słuchajcie, taki ciekawy artykuł też przeczytałem, że TikTok potwornie szybko od siebie uzależnia. Nie pamiętam w tej chwili dokładnych parametrów tego. Słuchajcie, sekundę, ja zobaczę, bo to jest bardzo ciekawe, że jest, nie było tak uzależniającej aplikacji. Nie było tak uzależniającej aplikacji jak TikTok i ona to robi potwornie. Kurczę, nie znajdę teraz tego artykułu, wybaczcie, ale o, już mam. Już Wam mogę powiedzieć, bo znalazłem. 30, nie uwierzycie, 35 minut ciągłego oglądania równa się bardzo wysokie prawdopodobieństwo uzależnienia, a psycholodzy już stwierdzili, że w mózgu człowieka, który oglądał ponad 35 minut, zachodzą, powiedzmy, procesy zbliżone do tego, jakie widzimy przy uzależnieniach od różnych rzeczy, czy to alkoholu, czy kawy, czy czegokolwiek innego. Także zróbcie to też dla siebie. Tu kolega pisze, że tak, 200, nawet 260 filmików. Tak, 260 filmików pusztetę, bo bardzo Ci dziękuję, bo ja nie mogłem teraz wygooglać tego artykułu na szybko. Także kochani, dbajcie o swoje zdrowie psychiczne i nie siedźcie na stop na TikToku. To taki apel mój ode mnie. A jak już siedzicie, to oglądajcie właśnie nas i kurczę, napieprzajcie serduszka. Dobra? To jest drugi apel. Jak już musicie siedzieć, to oglądajcie nas. Nie oglądajcie tam, jak laski tańczą, bo lepiej popatrzcie na swoją w domu, jak tańczy. Albo ją poproście, żeby. A jak się nie ma swojej w domu? To trzeba wyjść na zewnątrz ze swojej strefy komfortu, jakąś sobie znaleźć. Kurczę, to nie jest trudne. No widzicie, posłuchajcie wuja Adama, wuj Adam się już nie prawi. No Malawi pisze, że TikTok go nudzi, widzisz, a mnie nigdy nawet nie pociągał. No ja przyznam, że nie też nie. To chyba nie jest kwestia wieku, po prostu kwestia rodzaju rozrywki. No, każdego bawią inne rzeczy. No. To też fakt, że my jesteśmy stare ramole i też patrzymy inaczej. Tak, znaczy, to mówię, to jest kwestia rodzaju rozrywki, dlatego że kwestia świadomości tego, ile tych rodzajów rozrywki jest, jak mi się zdaje. Kwestia własnych jakby preferencji. Dobra. Pogadaliśmy, potruliśmy.
Żegnamy się z Wami w oczekiwaniu na listopad. Do zobaczenia w takim razie, co najmniej za dwa tygodnie, z Adamem wcześniej, Adam będzie w tygodniu. Ja będę jeszcze w przyszłym tygodniu Wam marudził. No, to oglądajcie. To serwusik. Cześć. Pa, pa, pa.